Codziennie rzucali im tylko jedną litrową butelkę wody na pięć osób. Kazali im się zamknąć, bo jeżeli będą coś gadać, cokolwiek, to następnego dnia z niej z wody rzucą im granat. Faktycznie są to rzeczy codziennego użytku, które zostały zaminowane, i taką paczuszkę dostarczasz dronem, zostawiasz powiedzmy w miejscu, gdzie, gdzie bardzo łatwo będzie ją znaleźć, jeżeli tu już zaczną wychodzić z tego, powiedzmy, z tego ukrycia. Zobaczą, o jaka fajna czapka sobie leży, a sobie wezmę czapkę, a tutaj no, dziękujemy do widzenia ręka. Nie? Mówi się, że żeby zdobywać miasto trzeba mieć przewagę gdzieś do jednego. Oni mieli tą przewagę, oni mieli nawet większą tą przewagę i nie, nie byli w stanie tych miast wziąć. Czyli aż tak dobrze Zosta można się obarować w można, można, aczkolwiek jeżeli faktycznie oni tego miasta nie niszą, a później oni zrozumieli, że po prostu no, trzeba zniszczyć całe całusieńkie miasto i wtedy po prostu obrońcy po prostu... Uciekają. Uciekają, po prostu się wycofają, no bo nie ma co bronić. Przez trzy dni do was strzelali? Bombardowali. samolotów? No, bombardowanie to mówimy tutaj artyleria, samoloty, no wszystko po prostu non stop. I się tylko siedzisz w tej piwnicy non i się, stop przez trzy dni i się modlisz tylko, żeby ten strop, który tam jeszcze nad tobą, został w tym budynku, który kiedyś miał cztery piętra, a teraz już jest samą piwnicą, żeby te gruzy jeszcze wytrzymały kolejny pocisk. Najlepsze zdjęcia z Ukrainy to są takie przedstawiających ludzi, którzy którzy są w stanie cieszyć się tym, że, że mają normalne życie, mimo tego, że spadają rakiety. Takie to są to jest generalnie takie obrazki, to jest to, dla, dla których każdy z tych żołnierzy, który tam jest na froncie, to są właśnie obrazki, które chcą widzieć ci, ci żołnierze, bo oni wtedy rozumieją, że jest powód, dla którego oni tam siedzą. Batman, siemka. Czełem, cześć. Cześć, e, dzięki za e, przyjście do mnie do podcastu. I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. No czełem. E, Nazywam się Batman. Używasz pseudonimu. Tak, oczywiście, jak większość ludzi związanych z rzeczami wojskowymi poruszamy się tutaj w sferze takiego troszeczkę sekretu, no i zawsze używamy tych pseudonimów, callsignów, czy jak to chce kto tam nazywać. Eee, czym się zajmuję? No, jak się zaczęła zawierucha na Ukrainie, to na początku zaangażowałem się w pomoc humanitarną ze względu na swoje doświadczenie i wojskowe, i z krajów wysokiego ryzyka, mm -hmm. gdzie pracowałem parę lat w ochronie. Bo w wcześniej pracowałeś jako prywatny żołnierz, tak? Wcześniej pracowałem jako prywatny żołnierz, jako kontraktor w Afryce, na Bliskim Wschodzie. Zająłem się ewakuacjami osób, które były w największej potrzebie. Zdecydowanie tylko z miejsc, gdzie toczyły się walki. Ludzi, którzy faktycznie potracili wszystko, mówimy tutaj o miejscach takich jak Irpień, Bucza, Gostomel, Niżyn, to w okolicach Kijowa jeździłem. Jeździłem do Charkowa, do, do Saltowki, tam właśnie to jest taka część Charkowa, która najbardziej ucierpiała. Mhm. Później też brałem osoby, które, którym udało się wyrwać z Mariupola. Ich tam zabierałem gdzieś tam bliżej, bliżej linii styku albo, albo z dniepru. No i tym ludziom znajdowałem na zachodzie później miejsce do życia, miejsce do nowego startu. No a ze względu na to, że naglądałem się tam no, bardzo niefajnych rzeczy, to w jaki sposób agresor prowadzi ten konflikt, no pchnęło mnie powiedzmy do zorganizowania. Wszystkich niezbędnych dokumentów, uzyskanie zgody tutaj w kraju na przyłączenie się do walk. No i od, od początku moja już, już byłem na froncie w Donbasie. No i tam już pracowaliśmy mhm. na, na, na różne sposoby. Um, z tego co czytałem u ciebie w wywiadzie, to. Spokoj, To na początku zgłosiłeś się jako tłumacz, jeszcze przed tym jakby startował konflikt. I zastanawiałem się, jak do tego doszło. Skąd, czy jakby już zakładałeś i wiedziałeś, że będzie konflikt, czy jak na to patrzyłeś? No tak. Nazwijmy to w ten sposób. Bardzo wielu z nas wiedziało, że coś będzie. Nie wiedzieliśmy do końca, co. No ale już takie, takie ruchy ze strony przeciwnej, jak palenie dokumentów, jak wydanie rozkazu o, o ewakuacji ludzi tam z tych terenów separatystycznych, to już dawało jakoś tam pojęcie, że no jednak coś się tam szykuje i raczej to nie będzie kolejny straszak. Ja zostałem poproszony ze względu na swoje doświadczenie o Przyłączenie się jako tłumacz do jednostek amerykańskich, które wtedy w trybie pilnym zostały przerzucane tam do Rzeszowa. Zjawiłem się. I to było jeszcze przed wojną. To było jeszcze przed wojną. Ja na granicy na granicy byłem 19 lutego. Zaczęliśmy tam z tymi Amerykanami organizować wszystkie dokumenty. To się przedłużało. Nie byli w stanie tam czegoś zorganizować. Minęło 5 dni, zaczęła się wojna, zaczął się potok uchodźców, nadal tam nie mogliśmy przystąpić do działania. Minął jeszcze dzień. Ja powiedziałem: Dobra, nie jesteś w stanie tutaj tego ogarnąć sorry, winę no tu, ale no, ja już mam telefony z, z Kijowa, żeby przyjeżdżać, ewakuować ludzi, bo tam też i znajomi. E, których poznałem, czy to na robocie w Afryce, czy to, czy to wcześniej, jak tam w 2015 pomagałem na Ukrainie. Mhm. E, Czyli ty już byłeś na Ukrainie? Wcześniej. Ja byłem na Ukrainie, aczkolwiek no, w te prace w tym, na Donbasie się nie, nie angażowałem, ja robiłem troszeczkę inne rzeczy, ale aczkolwiek, no kontakty miałem, no i te osoby poprosiły mnie, żebym tam pomógł, też na przykład z wywiezieniem ich rodzin. Żeby te osoby mogły też tam pracować ze spokojem, po prostu znając, że ich, ich rodziny są no, po prostu bezpieczne na zachodzie. Nie? No i tak, to, i tak to po prostu wyszło, że zostawiłem tam robotę dla Amerykanów i pojechałem po prostu do domu na Pomorze wziąłem po prostu to co naj, najbardziej nie, nie, najbardziej potrzebne i po prostu przekroczyłem granicę Ukraiń, polsko-ukraińską 28 lutego no i zaczęło się Mhm. Na początku tam była chyba ogromna panika, co? bo widziałem, że byłeś na kilku wyjazdach, z, z, z zabieraniem ludzi stamtąd i przywożeniem mhm. ich do Polski. No, z samego z ewakuacji przeprowadziliśmy 10 operacji. Mówię, przeprowadziliśmy, gdyż w toku tego działania ten cały ruch został no, zalegalizowany. Przyłączyło się do mnie też paru moich znajomych i z Polski, i z Belgii, i ze Stanów i z Australii. Po prostu też byłych żołnierzy, którzy no też pomagali mi w tym. Zakupiłem za prywatne pieniądze dwa dodatkowe pojazdy jeszcze w marcu, no i tym się zajmowaliśmy na samym początku. No i tak to jakoś działało, że udało się tam w tych 10 wyjazdach 66 osób ewakuować ustawić gdzieś tam na zachodzie, żeby one miały, miały drugą szansę, nie? No i tak to sobie działało do, do końca kwietnia, póki się nie skończyły tak naprawdę fundusze, bo to wszystko było fundowane z, z moich prywatnych pieniędzy, z prywatnych pieniędzy też moich kolegów. Jakieś tam datki, zbiórki i tak dalej dawały jakieś tam też odbicie finansowe, no ale aczkolwiek no, koszty jednej takiej operacji były po prostu Ogromne, po prostu ogromne, bo tam wszystko trzeba było tym ludziom sponsorować, oni dosłownie nie mieli nic, a ja też nie czułem się moralnie zobligowany, żeby... Od nich prosić jakiekolwiek pieniądze. Oni też byli bardzo zdziwieni, że ktoś ich tutaj próbuje ewakuować za darmo. Mhm. Bardzo często spotykałem się z czymś takim, że tam podejrzewali w ogóle, że ja chcę ich tam wywieźć, tam na, na roboty, gdzieś tam ukraść ich i tak dalej. Bo takie historie też chyba zdarzały. Takie historie też się zdarzały. Tam służba bezpieczeństwa Ukrainy też przestrzegała przed takimi ruchami i tak dalej. A tutaj obcokrajowiec, za darmo przyjeżdża, nie, nie chcę, żeby go fotografowali i to już w ogóle i tam mhm. miałem parę takich sytuacji no ale wszystko się kończyło dobrze i wszyscy byli zadowoleni. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotify. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać, jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTuba bądź Spotifya i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Powiedziałeś, że miałeś jakichś znajomych z wyjazdów do Afryki, z Ukrainy. A czy to znaczy też, że miałeś znajomych z Rosji, jako żo żołnierzy? Eee, z Rosjanami, ci ja powiem tak, w tym biznesie się z Rosjanami raczej nie, nie pracuje. Rosjanie to jest taka osobna grupa, ta, tam, ta znana grupa Wagnera i tak dalej. Oni się w ogóle nie solidaryzują z, z resztą, czy tam z Brytyjczykami, Polakami, Rumunami. E, oni pracują sami ze sobą. W ogóle się z nim ich praktycznie nie spotyka. E, bo to jest po prostu to, że ta, ta, te firmy rosyjskie po prostu nie dostają kontraktów w tych samych krajach, w tych samych miejscach na taką samą robotę. Mhm. Czy, to ze, e, czy to jest ze względu na NATO? Na NATO. E, I bardzo możliwe, aczkolwiek no to jest raczej kwestia tego, że cały ten e, Biznes jest podzielony między Amerykanów i Brytyjczyków. No. I, I tak naprawdę Rosjanie, dost, rosyjskie firmy dostają tylko kontrakty tam, gdzie Rosjanie mają, mają, trzymają ręce, więc tutaj mówimy o powiedzmy Syrii, gdzieś tam Erytrei i takich krajach. Nie? Gdzie tam naprawdę Rosjanie mają swoje, swoje łapy i, i tam sobie coś pracują. Mhm. Dobra, czyli zrobiłeś 10 tripów do Ukrainy, wywiotłeś 66 osób i jaki był dalej rozwój sytuacji? No rozwój sytuacji był e, dosyć prosty. agora tak się wszystko złożyło, że jak e, skończyły się w sumie pieniądze, e, no to dostałem odpowiedź z ministerstwa, że jest zgoda, e, można wyjeżdżać. No i następny, jedenasty wyjazd to już był e, wyjazd konkretnie do konkretnej jednostki. E, w ramach tych e, ewakuacji też tam dowoziliśmy za każdym razem pomoc humanitarną i pomoc również dla, dla wojska. Część moich kolegów już wcześniej tam się przyłączyła do jednej jednostki. Z nimi też tam trochę popracowali, i po prostu do, ja do tej samej jednostki później trafiłem. No i tak zaczęliśmy sobie tam pracować. Mhm. I w jakim mieście zaczęliście? Zaczęliśmy pracować na Donbasie, zaczęliśmy pracować w Rubieżnym. Tak, dla jasności chciałbym powiedzieć, bo ja też tego nie wiedziałem. Donbas to jest jak Mazowieckie w Polsce, nie? To jest region. Donbas, Donbas i Ługańsk to są, to są regiony, tak? Przy czym jeszcze Ługańsk to jest też stolica regionu Ługańskiego. Donieck jest stolicą Donbasu, regionu Donbaskiego. No a tutaj już konkretne, konkretne miasta są tam stolicą takich powiedzmy powiatów. Nie? Mamy Siewierodoniec, który tam był na Ugońszczyźnie, mamy Bachmut, mamy Słowiańsk. W tych wszystkich miastach i, i powiedzmy na, na frontach wokół tych miast nasza jednostka pracowała mhm. non stop. Powiedz mi, bo ile jesteśmy już miesięcy w tej wojnie? Nie jestem pewien. No, już mamy piąty miesiąc wojny. I jak wyglądały początki, jak tam przyjechałeś? Jak wyglądało morale i jakby zaangażowanie ze strony ukraińskiej? A jak to wygląda w tym momencie, bo już trochę miesięcy minęło? No ja ci powiem tak. Większość analityków i osób, które powiedzmy się znały na rzeczy, oni w ogóle zakładali, że Ukraina upadnie w ciągu tygodnia. Ja, jak tylko pierwszy raz przekroczyłem granicę, ja tego nie wiedziałem. Tam zaangażowanie było pełne. Pełna mobilizacja siękiego kraju. Wtedy na samym początku było to do takiego stopnia, że w każdej najmniejszej, zabitej dechami dziurze był punkt kontrolny, na którym stali lokalni mężczyźni z bronią. I to była albo ich prywatna broń, jakaś tam myśliwska, sportowa i tak dalej, albo była to broń, którą po prostu im przywieźli z wojska i mówią brońcie swojego, brońcie swojej ziemi, brońcie swojej wsi. I naprawdę to, to na przykład na początku bardzo mocno komplikowało transport. Bo, bo oni też was pierwszy, zatrzymywali? Pierwszy tak, pi każdego sprawdzali, każdego, każdemu sprawdzali dokumenty, każdy samochód musiał być sprawdzony, no i ten dystans od granicy do Kijowa. Yy, pierwszy raz jechałem trzy dni. A to jest dystans tam około 650 km. No to w może wyobrazić, tam po prostu kolejki na, na trasach, też tam próbowało się te trasy objeżdżać bocznymi drogami, co też było niewskazane, jak się później okazało, bo tam też e, auto na, na obcych blachach i tak dalej, to było z tym bardzo dużo problemów. Nie? Mhm. I ten czas, który ten czas, który zyskałeś, nie stojąc w kolejce, traciłeś po prostu, tłumacząc się kolejnemu tam lokalnemu włodarzowi, że dlaczego jedziesz w akurat przez jego wiochę, nie? Ty dobrze masz, że mówisz po ukraińsku, nie? Ja, ja mówię po rosyjsku. Po rosyjsku. Ja mówię po rosyjsku. Ale oni też chyba mówią po oni rosyjsku. Oni wszyscy rozumieją rosyjski. Wszyscy rozumieją rosyjski, aczkolwiek no ja nawet już nie nazywam tego rosyjskim, ja tak się śmieję z nimi, że ja mówię po, o, o, w języku ogólnosowieckim. Tak? No, wszyscy się tam śmieją z tego, ja mówię, no tak, no już tutaj powiedzmy, no... W takich czasach się go uczyłem i z takich czasów powiedzmy ten język został i się okazuje tam po 35 latach, że, że jednak jest przydatny, nie? Mhm. Wszyscy rozumieją rosyjski, aczkolwiek no bardzo dużo osób, no nie chce go używać, nie? Nawet ci, którzy, którzy są rosyjskojęzyczni, tam właśnie z tych wschodnich landów, oni zaczynają teraz się przestrajać na czysto ukraińskie i to też tak trochę śmiesznie brzmi, bo to słychać, faktycznie słychać tą różnicę, jeżeli faktycznie tam z dziada, pradziada gadają po, po ukraińsku, a taki świeżo przechrzczony na ukraiński, to, to no, od razu słychać różnicę, Właśnie oglądałem podcast z żołnierzem polskim w Ukrainie i mówił, że on od razu rozpoznaje taki dialekt mhm. rosyjski. Tak, tak I tak, że mu się tak, nóż wtedy tak, w kieszeni tak, otwiera. Tak, tak bardzo, bardzo łatwo jest to, jest to odróżnić, nie? No ale to też trzeba zrozumieć. No, też ludzie też z dziada, pradziada gadali po rosyjsku, w domu gadają po rosyjsku i mają tylko ten nie swoje słowa, które jakby ich definiują w tym języku rosyjskim jako Ukraińców. Wymowa niektórych liter, na przykład liter G, bardzo typowa dla Ukraińców, oni wymawiają to jako H. H-H. I to w ten sposób możesz tam odróżnić pełnokrwistego Rosjanina od na przykład Ukraińca, który jest po prostu ze wschodnich landów. Mm -hmm. Wróćmy do tych morali, bo zaczęłaś mówić, że oni byli super przygotowani na początku, i jak to wygląda w tym momencie? Mm -hmm. e Morale jest naprawdę bardzo wysokie nadal. Mm -hmm. Tak. E I tutaj. E Większość roboty w podtrzymaniu tego moralu i tego oporu tak naprawdę robią sami Rosjanie. Po prostu tymi potwornościami, których się dopuszczają. Bo naprawdę nic tak nie jednoczy Ukraińców jak zdjęcia i filmy typu Krymińczuk, typu, typu Mariupol, typu bombardowania miast, typu rakiety po obiektach cywilnych. Rosjanie bombardują stricte obiekty cywilne. Bombardują obiekty cywilne. Każde miasto, które się znajduje na linii styku, zostało zniszczone do gołej ziemi. Każde jedno, które, przez które przeszedł front, zostało zrównane z ziemią. Każdy jeden budynek. Tak jak mi pokazywałeś te filmiki. Tak, tak. No to tutaj taktyka jest bardzo prosta. Um, walą po prostu artylerią dzień i noc. Po prostu dzień i noc. Wszystkim, co, co jest w stanie eksplodować, po prostu walą po całuszienki mieście, nie zwracając uwagi na to, czy walą po, po celach cywilnych czy wojskowych. Jeżeli faktycznie tam no, odnajdą tam cel wojskowy, no to, to, to on jeszcze 3-4 razy mocniej po prostu dostaje, a tak, po prostu zależy im na, na wyniszczeniu po prostu tego narodu. Nie? Na wyniszczeniu tego narodu i co jest takie, powiedzmy, troszeczkę kuriozalne, nie? Bo e, ci cywile, który, którzy, powiedzmy, zostają tam, decydują się na pozostanie w tych miastach, e, z których mogliby się ewakuować, faktycznie mogliby się ewakuować, a pozostają, no to część z tych cywilów, no na pewno, jak to oni mówią, oczekuje tego rosyjskiego miru, nie? A tu się okazuje, że ten rosyjski mir jest jednak naznaczony gradami, artylerią i, i, i fosforem. Nie? I jednak ci ludzie też giną i powiedzmy to też takie troszeczkę. Nie do końca to, na co oni liczyli, pewnie też. Mhm. Czyli jest jakaś część Ukraińców, którzy chcą przejść na stronę rosyjską, czy po prostu mają nadzieję, że to szybko przejdzie i że będą mogli spokojnie żyć dalej w swoim mieście? To już, jest, to już jest sprawa drugorzędna, mi się wydaje. To już jest indywidualna sprawa każdego każdej z tych osób. To są w dużej części starsi ludzie, którzy jeszcze Związek Radziecki pamiętają i to ci tacy, takie nastawienie, takich sowieckich ludzi to. No, jest troszeczkę inne od tego, co, co my tutaj na zachodzie e, widzimy, nie? Mm. Jeszcze co do tych morali, <coughs> widziałem filmiki, jak e, nie wiem, czy to nie jest jakieś takie trochę pozowane właśnie na social media, ale widziałem mm -hmm. filmiki, jak stoi e, jakiś nazwa to Batalion. Chociaż nie wiem, czy to jest Batalion. W każdym mm -hmm. razie grupka ludzi e, ukraińskich jest mm -hmm. jakiś tam lider ich i śpiewają jakąś. Mm -hmm. e, e, ukraińską pieśń, albo mm -hmm. powtarzają po nim mm -hmm. słowa, tak jakby odmawiali hymn. Mm -hmm. I czy są jakieś takie taktyki właśnie do... Bo ja, ja miałem wrażenie, że to jest takie budowanie morali przed wyjściem mm -hmm. na, do walki. Mm -hmm. Czy robi się coś takiego? Mm -hmm. yy, ja ci powiem tak, to zależy od, yy, od oddziału tak naprawdę, nie? Bo, bo są oddziały takie bardzo, bardzo narodowościowe, typu jak Azow. Yy, typu jak AIDAR, tam, no powiedzmy ta, nazwijmy to podnoszenie tego morale tam funkcjonuje, oni mają tam swoje pieśni i tak dalej, i tak dalej, no ale też są, w historii też były różne najróżniejsze oddziały, które miały swoje pieśni bojowe i tak dalej. Ja też, nie mówię, że to źle. U nas, u nas też były, były takie, takie pododdziały, które miały, oni mieli swoje pieśni i też jakby zagrzewali się do walki i te piosenki jakby też po, pomagają po walce przede wszystkim też się wyluzować, nie? Faktycznie tak, śpiewają, jeżeli jest, jest czas, no to słuchają też muzyki, nie? bo też się na przykład, to jest, taki, to jest taka właśnie część tego, tej wschodniej kultury, tak nazwijmy to, że, że bardzo szybko, jak tylko się zaczyna jakaś wojna, to bardzo dużo muzyki wojny się zaczyna tworzyć. Nie? I, I to, w, jak szybko ta muzyka została jakby... Utworzona, właśnie związana z tym konfliktem, no po prostu tam już dziesiątki po prostu utworów są. Dziesiątki i z każdym tygodniem ich przybywa. Nie? To jest takie właśnie typowe. I tam, jak Sowieci byli w Afganistanie, to też cała ta wo muzyka wojny afgańskiej yy, była w Związku Radzieckim, yy, później muzyka Czczeni i tak dalej w Rosji, yy, muzyka tego ATO, jak tam w 14 roku się, się zaczęło. No i teraz mamy kolejną falę muzyki wojennej. Związanej właśnie z tą napaścią Rosji na, na Ukrainę. A mm -hmm. um, nie powiedzieliśmy chyba, czym się teraz ty zajmujesz aktualnie, bo zaczęliśmy od tych wyjazdów na Ukrainę. <coughs> Powiedziałeś, że przyjęli cię już do wojska w Ukrainie i nie doszliśmy w sumie do tego, czym mm -hmm. się zajmujesz aktualnie. Mm -hmm. No, w chwili obecnej jestem dowódcą kompanii piechoty. Ostatnie nasze zadania były związane z przygotowaniem kolejnej linii obrony. Ale pracowałem również z, z rozpoznaniem, z aerozwiedką na prowadzenie artylerii. Aerozwiedka, czyli jakiś oddział, który lata dronami? Tak, to są to, to jest nowy rodzaj, nowy rodzaj jednostek, wysoce wyspecjalizowani ludzie, aczkolwiek no to nie są wojskowi. W większości przypadków to nie są wojskowi, to są po prostu ludzie z IT którzy mają doświadczenie w, w samych dronach, w poruszaniu się tymi dronami, w elektronice. No i te doświadczenia jakby wprowadzają tutaj do, do walki. Tak? Aczkolwiek e, chciałbym też rozwiać jakieś takie mity, że tutaj każdy, każdy super droniarz cywil od razu będzie super droniarzem na wojnie. Te rozwiązania technologiczne, które stosuje się na linii styku, Powodują, że no praktycznie całe doświadczenie z dronami z cywila praktycznie nie ma znaczenia. Bo formy w jakiś sposób się przechwytuje drony, zagłusza ich sygnały, żebyście by mieli świadomość, taki mały oddział rozpoznania dronowego jest w stanie tracić po 2-3-4 drony na tydzień. I tu nie mówimy o jakichś tam mawikach mini za, za 2000 zł, tylko mówimy tutaj o mawikach trójkach, eutelach, które tam już po 3 4 tysiące euro. Jeżeli nie mówimy o dronach bojowych, jakieś tam 6 migłowych, 8 które już tam no, dziesiątki tysięcy dolarów kosztują. tak? E, to one są cały czas dostarczane gdzieś z za, zagranicy? One są, one są dostarczane, są, są grupy wolontariuszy, które zajmują się zbiórkami na te drony, są prywatni ludzie, którzy te drony dostarczają. No i, i, i w jakiś sposób te drony trafiają na front, tak? Na szczęście te drony trafiają na front i, i można z nich korzystać. A dron, dron po prostu z. Fajnego przyboru do, do, do robienia fajnych zdjęć i nagrań, i ewentualnie jakieś tam mapowania terenu, stał się po prostu narzędziem wojny, które jest i pasywne i aktywne, bo sam bo drony też, wszystkie cywilne drony zostały już użyte jako, jako bojowe. Z drukarek 3D drukuje się dla nich luki bombowe. No po prostu kosmos. To kosmos. jakie macie? Mówiłeś o Maviku dwójce, Mavicu trójce. Jakie są największe drony, których używaliście? E, agrodrony. Największe drony to są agrodrony. Jakie to, jaka to wielkość? No to jest wielkość roz, rozstaw. No to jest 6-8, sze, 8 głowy. Ośmiu no, to masz powiedzmy maszynę, która ma metr wysokości, rozpięcie tak półtory metra. Półtorej metra. I taka już, no. taki jest, potrafi już przewozić jakieś bomby? No i taki już, taki już nawet Mawik Trójka jest w stanie przewozić. Mawik Trójka przecież jest taki. Mawik Trójka bez problemu zabiera, zabiera granat od granatnika automatycznego VX-17, przerobiony odpowiednio, żeby można było go zrzucać. Czyli Mawikami Trójkami zrzucacie bomby w Ukrainie? Tak. Cheat. Z Trójkami bez problemu granaty jesteś w stanie przenosić, Eutelami już jesteś w stanie rpg przenieść. RPG to jest taki większy granat? Rakieta, rakieta przeciwpancerna, mhm. tak, odpowiednio też tam przerobiona, z drukarki 3D lotki, przejściówka na rurkę PCV-kę, która robi za, za stabilizator, no i odpowiednio zmieniony, zmieniony detonator, no i hajda. Jaki ma zasięg taki dron? Operacyjnie wszystkie zasięgi na, na dronach to trzeba powiedzmy przeciąć na pół, jeżeli nie lepiej. Nie? Ze względu na te wszystkie stacje zagłuszania, stacje przechwytywania, teoretycznie z, z baterii masz między 30 a 45 minut pracy. Rzadko kiedy to się udaje, jeżeli pracujesz jako, jako droniarz uderzeniowy. Tak, jeżeli pracujesz jako droniarz uderzeniowy, no to zasięg operacyjny to jest kilometr, półtora. Czyli w pewnym sensie zdradza to waszą pozycję? I to jest zupełnie, zupełnie osobny jeszcze temat, tak? Zdradzanie swojej pozycji, z maskowanie się przed tym zdradzeniem pozycji, tak, tutaj też to jest szkoła, ja też nie będę tutaj się rozwodzić, w jaki sposób to przeciwdziałamy temu rozpoznaniu naszych pozycji, ale no trzeba wziąć pod uwagę, że oni na przykład, Rosjanie potrafią stracić salwę z grada, żeby dopaść jednego pilota. Jednego pilota drona. Tak. Czyli dla, ni zbyt. dla nich, dla nich rachunek, rachunek finansowy jest taki, że bez problemu zarządzają ostrzał danego terenu z gradów, Salwom gradów, która naprawdę kosztuje konkretne pieniądze, żeby tylko dopaść jednego pilota. Tak? Zastrzelić drona, albo przyjąć drona, albo go e, zniszczyć, to jest jedna rzecz. Ale jeżeli jest dobry pilot, dobrze tam. Już ogarnięty w tym, jak się poruszać w tym środowisku, w jaki sposób nie dawać się przechwycić, w jaki sposób nie dać się znaleźć, no to taki człowiek jest naprawdę warty bardzo dużo pieniędzy, no i oni naprawdę też nie szczędzą środków, żeby, żeby próbować takiego pilota zlikwidować. Czyli to nie jest to, że mają dużo sprzętu, tylko po prostu bardzo nie lubią pilotów dronów? I jedno i drugie. Mają dużo sprzętu. Oni naprawdę mają bardzo dużo sprzętu, a na szczęście bombardowania na tym odcinku Donbasu się ustały, jak tylko przyjechały Himarsy. A tak. um, jak oni zestrzeliwują te drony? No bo teraz, jak masz Mawika mm -hmm. trójkę, to to jest malutki dronik. Ciężko mm -hmm. go zestrzelić. I taki nie. To znaczy? I taki nie. Yy, tak naprawdę, Mawika jesteś w stanie zestrzelić zwykłym hałochem ale musisz go trafić. Ale musisz go trafić. Mhm. I tutaj mądrość pilota polega na tym, żeby dron pozostawał w ciągłym ruchu na względnie wysokiej na względnie wysokim pułapie. Jeżeli na przykład zaczynamy pracować nocą, no to już mamy na przykład Eutele z termowizją, ale na przykład Eutele jest o wiele głośniejsze od Mavica trójki. Tak, nie mówimy już o, o, o agrodronach szturmowych, które no dniem one faktycznie nie mogą pracować, gdyż trafić jest w nie bardzo łatwo. Tutaj te agrodrony, które dostarczają naprawdę bardzo konkretne ładunki. One pracują tylko i wyłącznie w nocy. I z jakiej tak. wysokości zrzucacie wtedy? Na no, To zależy od samego ładunku. Nie? Tutaj... I to zrzucacie, zrzucacie jakieś konkretne bomby z tego? Tak. I to jest pewnie jakiś już przeciwpancerny? Czy z Mawika też da się rozwalić czołg? Z Mawika nie rozwalisz czołgu. Z Mawika możesz rozwalić ewentualnie samochód. Samochód. Samochód jesteś w stanie z Mawika rozwalić. Eutelem już jesteś w stanie rozwalić transporter opancerzony. Granat RKG, jesteś w stanie już z agrodronów, no z agrodronów już jesteś w stanie niszczyć budynki, a o czołgach to już w ogóle nie mówimy, bo tam są specjalne. To są takie ogromne ładunki? Są takie, no to masz agrodron może bez problemu nieść 10 kg głowicę, a 10 kg materiału wybuchowego to jest już naprawdę duży konkret, nie? Mm -hmm. Dla porównania mina przeciwpancerna TM-62M ma 7 kg trotylu. Powiedziałeś też, że zrzucacie miny z tych dronów i to, to mm -hmm. mnie zainteresowało, bo nigdy nie słyszałem o zrzucaniu min z dronów. Mm -hmm. To jest nowy sposób prowadzenia, prowadzenia walki, minowanie z dronów. Tak? Minowanie weszło jako nowy typ wykorzystania tych, tych ustrojstw z bardzo prostego powodu. Minowanie można zrobić o wiele bardziej skrycie niż narażać dron na bezpośredni atak na konkretną, na konkretną jednostkę. I też dodatkowym zaletą minowania jest to, że jesteśmy w stanie zaminować konkretny teren, który już wcześniej został rozpoznany, że tam znajduje się przeciwnik. Mhm. Jeżeli jest Przeciwnik w takim miejscu, gdzie na przykład w ciągu dnia, bo w ciągu nocy on się nie wysuwa za bardzo, tak, jest dobrze schowany gdzieś tam w piwnicach i tak dalej, no to bezpośrednim atakiem nie jesteśmy w stanie mu nic zrobić. tak, no bo, no, Niczym, co nosisz z drona, nie jesteś w stanie przebić czterech stropów budynku na przykład. Nie? Nie, no ale jesteś w stanie mu zaminować. Ja nie, rozumiem, nie, nie rozumiem. Systemu, jak działa minowanie z drona. Dla mnie mina jest taka, że ktoś sobie bierze minę, wykopuje małą dziurkę, wsadza minę, coś przekręca, żeby ją włączyć mm -hmm. i zakopuje żeby ktoś mógł na nią mm -hmm. nadepnąć. A jak coś z drona spada, to to widać po prostu. No i to jest właśnie też drukarki 3: Dzień dobry. Tak. Mm -hmm. Ym, najróżniejsze miny są teraz tworzone. Ym, bardzo dużo, bardzo skomplikowanych układów elektronicznych, które jesteś w stanie przerobić dzięki którym jesteś w stanie przerobić rzeczy codziennego użytku tak naprawdę na minę. Czyli wyglądają jak rzeczy codziennego użytku, a są minami. Faktycznie są to rzeczy codziennego użytku, które zostały zaminowane i taką paczuszkę dostarczasz dronem, zostawiasz powiedzmy w miejscu, gdzie gdzie bardzo łatwo będzie ją znaleźć, jeżeli tu już zaczną wychodzić z tego, powiedzmy, z tego ukrycia. Zobaczą, o jaka fajna czapka sobie leży, a sobie wezmę czapkę. A tutaj no, dziękujemy, do widzenia ręka. Okej. Okay. Czyli to są malutkie jakieś. A jak to działa, jeśli chodzi o detonację tego? To jest, wystarczy poruszyć taką czapkę, na przykład. Tak, tak. Wystarczy poruszyć, to się. Mina się uzbraja w momencie położenia i wtedy wystarczy poruszyć i dziękujemy, nie? Miny też są. A dobra, o tym, o tym nie będziemy mówić akurat. Się, <gry> dziwna się ta wojna zrobiła, tak, co? Tak, tak. Dosyć, dosyć, dosyć dziwna, bo. Tak, taka refleksja troszeczkę naszła, że to jest taka powiedzmy pierwsza wojna światowa, tylko z bardzo, bardzo, bardzo zaawansowanymi, zaawansowanymi zabawkami. Mm -hmm. Nie rozumiem tego. Yy, no wiesz, tak jak yy, kiedyś to byli obserwatorzy, co tam przez lornetkę, ewentualnie przez lornetkę z Balona, tak? No to teraz mamy drony robiące tą samą robotę, tak? Mm -hmm. yy, pozycja artylerii, yy, piechota szturmuje tylko jeżeli jest. Odpowiednie przygotowanie artyleryjskie, naprawdę niszczące całą siękkę pozycje przeciwnika, dopiero wtedy atakuje, atakuje piechota. Jakieś tam formacje zmechanizowane. Aczkolwiek no, taktyka Rosjan się za bardzo nie zmieniła. Ich, ich piechota, ich jednostki pancerne jak były bardzo, bardzo niskiej efektywności tak, tak nadal jest. Nie? Oni zdobywają teren tylko i wyłącznie tym, że wyniszczają artylerią obrońców. I zachodzą w teren, który tak naprawdę w większości przypadków został już po prostu opuszczony ze względu na, na straty od artylerii i na, na zniszczenia. Po prostu nie da się dalej utrzymać tego terenu. Z czego według ciebie to wynika, że oni mają małą skuteczność ich jednostek pancernych? Bo ja tego nie mogę zrozumieć i cały czas mam gdzieś z tyłu głowy. Mi się zawsze mm -hmm. wydaje, że to jest jakaś e, trik. Mm -hmm. Mi się wydaje, że to jest mm -hmm. jakiś, jakaś zagrywka z ich strony. Mm -hmm. no, wiesz co, ja miałem też taką osobistą refleksję na początku, jak tam wszyscy mówili, że tutaj idzie, idzie ten wschodni motłoch na starym sprzęcie i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem taką osobistą refleksję, że myślałem, że to jest przemyślane działanie, że najpierw będą wysyłać właśnie te jednostki tam dziesiątego sortu żeby Ukraińcy się wystrzelali z tych Javelinów, enlowów i tak dalej, żeby nie tracić elitarnych jednostek na naprawdę konkretny sprzęt, który mógłby im bardzo duże straty zadać. Ale ja się myliłem. Mhm. Tak naprawdę oni bardzo rzadko używają jednostek, jednostek elitarnych. Raczej stosują najemników. Pod tym względem i tutaj mówimy o Grupie Wagnera. Czeczeni, no Czeczeni to są TikTokerzy. Okay. Tak, oni bardzo, ja nawet nie znam nikogo, kto by faktycznie z nimi się strzelał. Tak ci powiem. Bo, Czyli, oni tak. tam pojechali, porobić TikToki? No, tiktaki? oni w po TikToki, to już zresztą zostało udowodnione, że sobie tam gdzieś z tyłu siedzą w zrujnowanym mieście i po prostu strzelają do pustych budynków i, i nagrywają się. tak? A jak tam ilekroć tylko idą faktycznie do szturmu, to dostają tam konkretne, konkretne baty. Tak? A miałeś... Ale my na przykład mieliśmy też już Syryjczyków. Tak. I oni byli dobrzy? Ym, nie. Okay. A bez, miałeś styczność z jakąś jednostką, która według ciebie była dobra? Z naszej strony czy z ich strony? Z ich strony? I jak to się w ogóle da, da się rozpoznać? Chyba dopiero jak. Wiesz co to jesteś w stanie rozpoznać na przykład w stylu ich poruszania się? Jeżeli obserwujesz, jak się porusza ich standardowa piechota, no to oni kompletnie nie, nie stosują się do zasad bezpiecznego przemieszczania się przez teren otwarty. Na przykład nawet w terenie zurbanizowanym poruszają się po prostu kupom. Jeden obok drugiego, grupami po 10-15 osób, chodzą grupami, nie, żadnego tam roz, yy, rozejścia między ludźmi, żadnych tam yy, kolumn, podwójnych kolumn, nic takiego nie stosują. A wy się Aczku... poruszacie w ten sposób. R, 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 r... No to jest, to jest też inna rzecz. Nie? Przygotowanie wojska ukraińskiego to też jest inna. sprawa, też, no, druga strona medalu. Czyli to ile... nie jest tak, że tylko oni się no, popełniają tak, takie błędy. Tak, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Strona ukraińska też i tutaj też w zależności od jednostki. Nie? Na przykład, też byliśmy w stanie zaobserwować, na przykład jak szła rosyjska jednostka, jakaś bardziej elitarna. No to tutaj już widać konkretnie, że idą formacją sierżanta, nie, a nie tam po prostu kupą. Jak tylko wrzucamy, zaczynamy ich bombardować, to oni się tam ładnie rozbiegają po, po, po różnych ukryciach i siedzą tak długo, póki aż nie bijemy, a później przestajemy po nich, po nich bić artylerią i, no i oni się reformują i dalej tym sierżantem idą. To już widać, że tutaj no, już. Już to nie jest po prostu typowy jakiś tam Kałmuk, który po prostu został za parę rubli tutaj przygnany, żeby ten, żeby gwałcić, palić i robować. Nie? Czyli to jest kwestia wyszkolenia? Tak, przede wszystkim. Przez... I, to, I to nawet ci żołnierze, pomimo tego, że wiedzą, że giną dalej, jakby nie mają tej takiej iskry, że może zaczniemy czytać jakieś książki na temat poruszania się w terenie? Nie, ja myślę, że u nich generalnie pryncypialnie problem jest z tym, co to jest za za rodzaj żołnierza, tak? To jest, weź pod uwagę, że tam większość tych ludzi, to są ludzie z głębokiego wschodu. To są gdzie, te twarze, o których to są to są, te, to są te skośne twarze i tak naprawdę moja osobista refleksja jest taka, że to są dokładnie ci sami ludzie, um, którzy z Genghis Hanem w XIII wieku wojowali, zawojowali Europę. To, to są dokładnie ci sami ludzie. Oni od wieków żyją w tych jurtach, Kultywują te swoje tradycje, są niepiśmienni, tak? Znają tylko, no, jedyna forma zarobku to, to jest gdzieś tam pojechać na wojenkę. Tak? Na zasady prowadzenia wojny, to już im tam z dziada pradziada zostały przekazane. Nie? Grabić, palić, rabować i a kobiety, a kobiety gwałcić, tak? No to jest. To, co ja tam obserwowałem osobiście, co obserwowałem, następstwa przejścia właśnie takich grup na terenach, które zostały odzyskane, no to się nie da opisać po prostu. To znaczy? No, no na przykład przy, przykład z Gostomelą. Tak? Ja zostałem zaproszony do, do Gostomelu przez kolegę, który tam mieszkał i akurat jak jechałem, to Zatrzymała mnie tam grupka, grupka ludzi, bo tam prosili, żeby im tam trochę wody dać i tak dalej, bo tam oczywiście też na prądu i wody nie ma. No ja miałem trochę tam wody, tam im dałem, oni mnie tam zaprosili do swojego domu, mówią, że to było kilka dni po tym, jak oni odstąpili od, od, od Gostomelu. Tak? Mm -hmm. y Zaprosili mnie do swojego domu, no i mówią, że wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Oni byli pod okupacją przez, przez tydzień, tak. Grupę pięciu osób, te ci rosyjscy, wschodni rosyjscy żołnierze trzymali w piwnicy. Codziennie rzucali im tylko jedną półtoleritrową butelkę wody na pięć osób. Kazali im się zamknąć, bo jeżeli będą coś gadać, cokolwiek, to następnego dnia z, z wody rzucą im granat. Mhm. No i pokazali mi, jak wygląda ich dom. A żebyście też zrozumieli, czym tak naprawdę jest ta Bucza, ten Gostomel i ten Irpin. Te, te trzy miasteczka to tak naprawdę były bardzo ekskluzywne dzielnice pod Kijowem. Tam przypadkowi ludzie nie mieszkali. To były takie, powiedzmy, wino, wilanów, powiedzmy Kijowa. Tak? Mhm. Czyli nie tam bez na... powodu to się akurat tam, tam działo. Tam, tam naprawdę było co rabować na przykład, nie? Bo, bo ludzie też naprawdę mieli bardzo ładne te domy. Naprawdę na sta w standardzie europejskim, wszystko, wszystko jak trzeba. Bardzo dużo nowych bloków, yy, nowo budowanych właśnie przez te ostatnie kilka lat. Yy, no i na przykład pokazali mi swój dom, yy, okazało się, że kota i dwa psy zjedli. Mhm. Wchodzisz do, do Łazienki, stoi toaleta, a wszystko do, dookoła toalety w fekaliach. No bo jak już nie ma dziury w ziemi, jak już jest yy, yy, toaleta, no to już no, SEDES, no to już, to już nie wiedzą, jak z tego skorzystać. I to ci powiem tak: yy, człowiek tak się zaczyna zastanawiać i sobie przypomina, że jak prababka ci mówiła, jak szła armia radziecka wyzwalać Polskę, to dokładnie takie same, dokładnie takie same rzeczy były, tak? No i na przykład co było z jednej strony śmieszne, z drugiej strony po prostu tragiczne. Na ścianie płótno i widać, że naprawdę płótno, no, no nie tanie, mhm. tak? I płótna nie wzięli. Ale rama dookoła płótna była pomalowana złotą farbą. I cała złota farba została zdrapana jakimś nożem czy bagnetem. Bo myśleli, że to złoto? Bo myśleli, że to złoto. Czemu według Ciebie, ja tego trochę nie rozumiem, hmm, czemu ci żołnierze są tacy brutalni? Nie, nie rozumiem, jaki jest cel tego. Czy Ty to potrafisz rozumieć? Wiesz co, to jest. Ja też jestem psychologiem z wykształcenia. Proszę, Proszę bardzo. I tu jakby można by też się zastanowić właśnie nad jakimś podpisywaniem się pod, pod grupę, chęcią mnie odstawania od grupy. Ale skoro, jeden, skoro jeden to robi, no to wszyscy tak powinniśmy zrobić, tak? Bo jeżeli nie będziemy tego robić wszyscy, no to, no to wszyscy albo nikt, tak? No, odpowiedzialność zbiorowa i tak dalej, tak. No wiesz, no, naziści podczas wojny też dopuszczali się, okazało się, że jakiś tam księgowy potrafił się zamienić w strażnika obozu koncentracyjnego i, i ludzi mordować, tak? I Żydzi też się I, zamieniali w strażników. I, I Żydzi też się zamieniali w strażników, Żydzi też byli kapo, tak? Mhm. I, i, I to też są jakby, pod względem psychologicznym też to jest bardzo, bardzo ciekawe, jaki był mechanizm tego, tak, Żeby tego oby... zezwierzęcenia, ze tak? Tylko, że tutaj kwestia jest jeszcze no, tego, tak jak, mówić, tak jak mówiłem, y, jaki jest poziom edukacji tych ludzi. Tak? Jeżeli oni od dziada, pradziada y, słyszeli, że y, no, konie gwałcić, palić i rabować, tak? jak pra, 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 pradziadek Dżingis Khan, mhm. no to jakie oni mają y, incentive, tak nazwijmy to, żeby, żeby działać inaczej. Tak? Jeżeli tam pojawiały się te, prze, te przechwycenia tych rozmów, na przykład z tymi żonami, nie zapominaj, że ja mam rozmiar futra taki, a taki, nie, Jak nie wracaj bez pralki i tak dalej, nie? kiedy tam dzwonią do tych swoich żon. Nie? No wiadomo, że w jakimś tam stopniu to może być po prostu propaganda, no ale no, no tak naprawdę nie do końca chce się w to wierzyć, że to jest jednak propaganda, bo bo jednak takie rzeczy się dzieją no ja też obserwowałem faktycznie jak pracowaliśmy z tych dronów to obserwowałem po prostu grabież po prostu rzeczy naprawdę abstrakcyjnych no. Jeden gość ukradł z domu manekina do treningu boksu i tam pół godziny próbował go schować do, do wozu. Wóz oznaczony literką Z. No to wiadomo, kto to jest. Nie? Mhm. No, no, takie, takie tam abstrakcyjne rzeczy. Nie? I jaka część z tych rzeczy myślisz, że jest propagandą z Twojej perspektywy? Bo tutaj w polskich mediach opowiadają przeróżne rzeczy. To, co najbardziej mnie zastanawiało, to gwałty i to, jak dokładnie opisują, co ci Rosjanie robili, co jest na mnie mm -hmm. trochę podejrzane, że tak dokładnie są w stanie opisać, chociaż mm -hmm. pewnie są jacyś ludzie, którzy mogli to widzieć. Mm -hmm. Natomiast wciąż pozostaje pytanie, na ile myślisz, że to może być propaganda? Ja ci powiem tak. Sam fakt, że oni bombardują cele cywilne, tak, gdzie na ulicach giną ludzie i to ja osobiście widziałem, jak bombardowali miasta, w których my się znajdowaliśmy i faktycznie ginęli ludzie, tak, to już jest zbrodnią wojenną, tak, i jak dla mnie to jest wystarczające, żeby no jakby podnieść ten karabin i jednak bronić tych ludzi. Tak i myślę, że większość ukraińców tak naprawdę no, im nie jest potrzebna ta propaganda, żeby tam wiedzieć, jak tam bardzo jakąś dziewczynę zgwałcili i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście też jakiś tam zabieg psychologiczny z ich strony, żeby to tam um, uwypuklać i ale, tak dalej, ale... Ale to aczkol... propaganda na, na nas, na Polaków, na zachód. No tak. No bo nie zapominajmy, że też i no, ta pomoc jest nadal potrzebna, tak? A pomoc, no niestety ucichła, tak? Minęły dwa miesiące, Potok uchodźców się, powiedzmy, skończył. Wojska rosyjskie odstąpiły od Kijowa i nagle no, ja mam takie poczucie, że większość zapomniała, że nadal mamy tutaj pełnoskalowy konflikt zbrojny, gdzie masowo giną ludzie rozpoczęły się w ostatnich tygodniach masowe ostrzały rakietowe już miast nie tylko po celach infrastruktury typu składy paliwa takie to miało miejsce tam wokół Lwowa nie tylko po obiektach wojskowych jak tam ten obóz szkoleniowy w Jaworowie tak ale normalnie zaczęli bombardować rakietami kierowanymi obiekty cywilne po I prostu i kulturalne z tego co widziałem I kulturalne szkoły. tak 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 tak, tak. To jest po prostu namierzane. O ile szkoły, to też tam, no, szkoła może być zajęta przez, przez, przez wojsko, tak? Na przykład. No ale, no, no, jeżeli strzelamy rakietami kierowanymi, które teoretycznie są, yy, no, formą broni, która dokładnie trafia w ten cel, co powinna, no to dlaczego ona trafia w budynek mieszkalny, tak? Albo dlaczego trafia w centrum handlowe, tak? Gdzie dobrze wiemy, że w środku dnia będą ludzie, tak? No to, jest, to, to są po prostu zbrodnie wojenne, i tutaj celem tego wszystkiego jest po prostu terror, jest steroryzowanie narodu. Tylko, że no, no nie wiem, oni chyba liczą na to, że tu się jakieś, ze względu na te straty zacznie się w Ukrainie jakiś oddolny ruch, żeby zmienić, zmienić władzę, żeby tam pójść na ugodę jakąś, żeby zakończyć tę wojnę, a, a efekt jest dokładnie odwrotny. To chyba Bo tak to... jak naziści bombardowali Londyn w pewnym momencie. No tak, też nie mogli tak, sobie poradzić. tak. Blitz, Blitz, Niemcy zrobili Blitz tam od 1941 roku i, i tak naprawdę efekt jedyny był taki, że co, po prostu wkurzali coraz większą ilość ludzi, tak? i coraz bardziej jednoczyli tych, tych ludzi wokół, wokół sprawy jednak rozprawienia się tam z nazizmem, tak? No i tak samo Rosjanie teraz jednoczą wszystkich Ukraińców wokół tego, że no, trzeba Roskich pobić. Nawet nie wszystkich Ukraińców, myślę, że Polaków też. Tak, oczywiście. Hmm. Co myślisz, że będzie się działo dalej? Jak jesteś tam już tyle czasu? Jak, ty, jak, jak, jak widzisz perspektywy na przykład następnego pół roku? To wszystko jest związane z, z kilkoma rzeczami, tak. Pierwsza rzecz to są dostawy odpowiedniego sprzętu wojskowego. Tak. I żeby te dostawy, żeby ten sprzęt faktycznie trafiał na front. Bo bardzo dużo tego sprzętu, mimo że jest dostarczane. I to, to on zostaje na zachodniej Ukrainie. tak? Ludzie na przykład, zarabiają na tym pieniądze. Z jednej strony, tak. Z drugiej strony, po prostu ten sprzęt jest przechwytywany przez jednostki wojskowe, które, które stacjonują na zachodzie. One są tam trzymane ze względu na możliwość agresji jednak ze strony Białorusi. Tak, no ale ten sprzęt jest niepotrzebny, powiedzmy za tydzień, za miesiąc, za dwa, jeżeli już Łukaszenka ruszy, on jest potrzebny dzisiaj i wczoraj na Donbasie. Tak? bo tam naprawdę już no nie starcza czy tam dżelinów czy NLAWów, tak? Yy, cięższy sprzęt do zwalczania, zwalczania transporterów pancerzonych też jest potrzebny. Tak? Do zwalczania czołgów też jest potrzebny. Sprzęt do zwalczania e, śmigłowców bojowych, do zwalczania samolotów, sprzęt do zwalczania dronów też. Yy... Czyli mówisz, że większość tego sprzętu? Który idzie z zachodu zostaje na zachodzie Ukrainy. Bardzo duża jego część, tak, bardzo duża jego część. I na przykład też widać, widać to w sytuacji, w której na przykład na front trafiają jednostki z zachodu, tak? Przerzucają w koniec końców jakąś jednostkę z zachodu. I tutaj się okazuje, że to jest jakaś w ogóle jednostka obrony terytorialna. Ja jak pierwszy raz na nich spojrzałem, to myślałem, że to jakiś spec nas przyjechał, tak? Po prostu wszyscy opierniczeni w sprzęt i. I, i, I niestety okazało się, że no sprzęt sprzętem, a, a brak umiejętności brakiem umiejętności. Nie? I efekt był, efekt był niestety taki, taki jaki był. Yy, I. Tutaj ważne na przykład, jeżeli ktoś od nas, tak, bo bardzo dużo tego sprzętu i Polacy i inne kraje zachodnie po prostu prywatne osoby kupują te kamizelki kuloodporne, te tam hełmy, celowniki i tak dalej. Warszawa jest dużo takich. Ja was, ja was mhm. bardzo proszę. Tak, I to jest mój apel jako osoby, która tam faktycznie pracuje. Tak. Jeżeli chcecie przekazywać takie rzeczy, tak, to albo dajcie je w ręce komuś, kto faktycznie zawiezie je na front, Albo sami zawieźcie to na front. Bo jeżeli wy tego nie przewieziecie na front, tylko zostawicie to na granicy, to najprawdopodobniej to na granicę nigdy nie trafi. Tak? Na drugą granicę. Tak, tak. To, nie, to po prostu nie trafi, nie trafi, nie trafi na front, po prostu zostanie rozgrabione gdzieś tam zaraz za granicą polsko ukraińską, albo po prostu trafi na składy jakieś mobilizacyjne i, i, i też ludzie, którzy faktycznie tego potrzebują, tego po prostu nie zobaczą. Czemu tak jest według ciebie? No jak to trzeba, no... Korupcja. No ale bez jaj przecież jest wojna. No tak, no. Korupcji nie było. Pierwsze dwa miesiące wojny nie było korupcji, a ja teraz już wraca znowu. Nie? Ale już znowu wraca, już trzeba tam już kombinować, kto już, jak już, my tak się śmieliśmy, jak już, jak już policja zaczyna za, za złe parkowanie ludzi, ludziom dawać mandaty, to znaczy, że już jest wszystko po staremu, tak? Już tak jest wszystko już po się, staremu. Tam, Czyli już nie... się z chłopakami tam zaczęliśmy śmiać z tego. Czyli, a wam dają mandaty? No, nam nie na próbują. <noise> Raczej mogliby się spotkać z lekkim oporem. Tak? Mamy większe kałachy od nich, wiesz o co chodzi. Tak jest. Mówiłeś też, że korzystacie ze sprzętu z II wojny światowej, co było dla mnie też w pewnym sensie zaskoczeniem. Tak, znajdujesz jest, jest czasem, czasem sprzęt się taki trafia. No to jest też kwestia tego, że właśnie nie ma nie trafia ten sprzęt, ten sprzęt zachodni powiedzmy, ten sprzęt bardziej bardziej współczesny nie trafia na ten, na ten Donbas, jeżeli jednostka nie jest jakaś tam elitarna i tak dalej, to no rodzimy sobie czym, czym, tym co mamy, tak? tym co po prostu z magazynów mobilizacyjnych tych lokalnych tam po prostu przyjechało, no i i, I czasem jest to też sprzęt, no faktycznie, który z II wojny światowej pochodzi, nie? Ale działa. Oczywiście, jak najbardziej. No, jest to sprzęt, który wygrał największy konflikt zbrojny na świecie, więc, no, jakby, no, w jakimś tam stopniu działa. Tak? Mhm. Jest efektywny. Myśli, zauważyłeś jakąś przewagę w tym sprzęcie z II wojny nad sprzętem, który macie aktualnie? Są jakiekolwiek? Czy to jest po prostu stare i mało użyteczne w porównaniu z nowym? No no to, jest, przykład... to jest jakby kwestia, kwestia indywidualnej, powiedzmy, tam indywidualnego odczucia. No na przykład no mamy broń, która jest zazwyczaj karabiny maszynowe drugowojne, są o wiele cięższe od współczesnych tak? no ale i mają mniejszą szybkostrzelność. Bo nie strzelają. Mhm. Aczkolwiek dzięki temu ogień z nich jest bardziej dokładny. Tak? Nie miota tak tym karabinem maszynowym, mimo że no, karabinem maszynowym generalnie nie, nie miota, ale aczkolwiek jesteś w stanie prowadzić bardziej celny ostrzał, tak. Jeżeli mówimy tu na przykład o no, karabinie maszynowym Maksima wz. 1910, który no, jest na swojej lawecie z kółeczkami, no, on jest bardzo celny, tak. Tylko, że to jest no statyczny, statyczny punkt oporu, jeżeli jesteśmy na okopach i tak dalej, no to to się bardzo dobrze sprawdza. Aczkolwiek no, ważącego 20, 30, 40 kg karabinu maszynowego, no nie jesteś w stanie wziąć do szturmu później, na przykład, nie. To jest ta przewaga współczesnego sprzętu, że on jest bardziej mobilny, na przykład, nie. Widziałem zdjęcie, które uważam za najlepsze zdjęcie, które widziałem z wojny w Ukrainie, jeśli można w ogóle to w ten mhm. sposób określać. I to było zdjęcie, w tle jest miasto, jest most, który wjeżdża do miasta, i jest słup przed, na tym mhm. e, moście, i do tego słupu jest przybity rosyjski mhm. martwy żołnierz. Mhm. I zastanawiałem się nad tym, czy. To takie sytuacje to jest efekt popuszczenia emocji? Czy to, są, mm. czy to są takie praktyki, jak w jakichś obozach szamańskich, które mają odstraszyć rosyjskich żołnierzy mm. i to na pewno też działa? Mm -hmm. eee, a ja się z nie zgodzę, że to jest najlepsze zdjęcie z Ukrainy. Dobra, ale ty Je. widziałeś dużo więcej zdjęć z Ukrainy niż ja. <gry> Nie, ja uważam, że, że najlepsze zdjęcia z Ukrainy to są takie przedstawiających ludzi, którzy, którzy są w stanie cieszyć się tym, że, że mają normalne życie mimo tego, że spadają rakiety. Takie to są to jest generalnie takie obrazki, to jest to, dla, dla których każdy z tych żołnierzy, który tam jest na froncie, to są właśnie obrazki, które chcą widzieć ci, ci żołnierze, bo oni wtedy rozumieją, że jest powód, dla którego oni tam siedzą. Ale ustosunkowując się do Twojego pytania. Ja osobiście nie widziałem sytuacji tam bezczeszczenia zwłok, czy tam łamania konwencji genewskiej i tak dalej, tak? Aczkolwiek nie wykluczam, tak? Tylko każdy powinien sobie teraz zadać indywidualne pytanie, co ty byś zrobił w sytuacji, w której pół godziny wcześniej widziałeś jak y, grupy cywilów, konwoje ewakuacyjne zostały ostrzelane z karabinów maszynowych, widziałeś ciała porozrywanych dzieci na ulicy w Harkowie, widziałeś y, kobiety zabite, po prostu zabite, tak? Jak ty byś się zachował w takiej sytuacji, w której wpadłby ci w ręce gość, który faktycznie no, dopuszczał się takiej rzeczy? Ja w żaden sposób nie potępiałem, jak coś tego mm -hmm. zachowania. Nie, to nie chodzi o potępianie, tak? Tylko, że no, to, jest, to jest naprawdę kwestia tego, że pod względem psychologicznym też trzeba rozumieć, że jest miejsce na gniew. Ja chciałbym myśleć, że zachowałbym się tak i jeszcze gorzej. Natomiast mm -hmm. to, czy rzeczywiście bym się tak zachował, to, to jest już kompletnie mm -hmm. inna. A... To, jest, to jest kwestia tego, o czym ja im tam bardzo często mówię, tak. Że my dobrze wiemy, jak bardzo niecywilizowani są oni, mhm. tak? bo mamy styczność z tym praktycznie codziennie. Tak? I mądrością nas, jako cywilizowanych ludzi, jest to, żeby nie stać się dokładnie takimi samymi zwierzętami jak oni. Żeby dawać tak. przykład. Tak. Nawet w takim tak. nawet w konflikcie. Niestety, niestety wojna to jest brudny biznes i, i niestety ci, co grają fair, już wąchają kwiatki od spodu. Tak. Aczkolwiek no, nie ma sensu zniżać się do poziomu po prostu tych zwierząt, bo inaczej się tych ich nie da nazwać. To są po prostu zwierzęta. Tak. Ciężkie tematy. Dym. Nie wiem, to. Ja nie wiem, jak kontynuować, więc zadam ci inne pytanie po prostu. Mhm. Jak się robi? Przygotowuje zasadzki na żołnierzy? Możesz w ogóle mówić. No, zapraszam, zapraszam otworzyć podręcznik działań taktycznych. Jakiejkolwiek armii tam wszystko jest napisane. I to wszystko działa. Tak naprawdę działa. Tak? I, I żołnierze dalej. W to, czyli. On, hmm. Czyli co, jakie są na przykład najczęstsze tak, taktyki? No bierzemy, przygotowujemy. Jak jeżeli faktycznie jest czas na przygotowanie zasadzek, tak. No to tutaj zależy też, w jakim terenie przygotowujemy. Czy w terenie bardziej lesistym, którego tam no za bardzo nie ma, tak. Czy, czy w terenie zurbanizowanym, czy, czy gdzie przygotowujemy? No generalnie zasada jest prosta. Jeżeli wszystko wykonasz dobrze, dobrze przygotujesz zasadzkę i odpowiednio wprowadzisz przeciwnika w tak zwaną martwą strefę, no to generalnie on nie powinien mieć szansy nawet zareagować na to. Tak, taka jest po prostu zasada. A tutaj już jak rozstawiać swoich żołnierzy, jakie, jakie środki ogniowe, w jakich punktach te zasadzki rozstawiać, pod jakimi kątami, żeby tam się pola ostrzału powiedzmy tam zazębiały i tak dalej, to już jest kwestia po prostu i miejsca, i, i tego jakiego przeciwnika się spotykamy, czy piechoty, czy jakichś tam pojazdów. Teraz na przykład no, zasadzki to się robi po prostu z drona. Wystawia, po się, się po, wysta, wystawia się dron, i po prostu, jak zauważymy kolumnę rosyjskich czołgów, no to przekazujemy koordynaty do artylerii i dla nich to też jest zasadzka. Dziękujemy, do widzenia. Pół godziny pracy i 30 pojazdów w płonie. Jak to jest możliwe, że ta artyleria? Alter, alter, <laughs> tyle, nieważne. Artilleria. <laughs> Jak to jest możliwe, że oni są tacy celni? I mówiłeś, że do 40 km, więc to jest już w ogóle niesamowite. No a, to jest... a, a to działa na, na podstawie tego, że mm -hmm. określają, kąt działa, tak? No, kąt to, to, to jest nie tylko artyler... a ba, Balistyka to akurat jest yy, yy, sama nauka w samym sobie, tak? Bo tutaj to co, to, co ma wpływ na pocisk, jeżeli strzelamy tam na 300 metrów. A jak snajper strzela, czy tam strzelec wyborowy strzela na 1000, to już są dodatkowe jakieś tam efekty wiatry, tak dalej. Wiatry, wiatry już można mówić o, o koreolisie, o derywacji, dywergencji, nie? Osoby znające temat będą wiedzieć o co chodzi. No a jeżeli już strzelamy na kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, no to tutaj już jest o wiele więcej zmiennych i tutaj już działają komputery balistyczne tak naprawdę. Kiedyś to były przyrządy analogowe, a teraz to już są po prostu. Po prostu komputery, które to wszystko odmierzają, nastawy robią i tak dalej. Czyli wy wpisujecie kody, lokalizację, a on to ustawia no, i strzela? My, my, nie, my nie strzelamy. tak? My, my co najwyżej przekazujemy koordynaty celu yy, wedle jakiegoś tam schematu, który oni sobie wypracowali i no i leci pierwszy pocisk. No i później po miejscu padania pierwszego pocisku wprowadzamy poprawki, nie? Okay. ci drugi pocisk. Czyli to w ten sposób się oblicza? Czyli pierwszy pocisk może nie trafić, ale później już następne tak, A miarę... następne, no generalnie mówimy im tam powiedzmy, że 500 metrów na zachód, 100 metrów na północ, tak. No poprawki, po prostu no są, są systemy, są najróżniejsze i tutaj w różnych krajach natowskich też są różne procedury, na przykład procedury Call for Fire jest, która się u nas na przykład też już stosuje. A Ukraińców to jest po prostu po koordynatach, bo większość ludzi naprawdę tych procedur też nie zna, po prostu, no oni nie, nie, nie zajmowali się tym. No nie zapominajmy, że też to jest armia postsowiecka i tam też kultowała po prostu na, na służbie zasadniczej strzelałem raz, cztery naboje. Nie? No to, 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 to też u nich tak faktycznie wyglądało. Nie? Więc nie ma co się dziwić, że ci ludzie też no nie mają odpowiedniego doświadczenia w tych sprawach. Nie? A jak czy to jest prawda, że tam jest aplikacja, która działa jak uber na zamówienie artylerii, które słowa, którego nie umiem wypowiedzieć? Eee, wiesz co, ja słyszałem o tym, ale my nie pracujemy na tym. Okej. Okay. No, słyszałem, że coś takiego jest, a aczkolwiek ja, ja się z tym nie spotkałem, możliwe, że chłopaki z ze specnazu tym się posługują, nie? oni mają takie troszeczkę inne systemy, ale oni na przykład też naprowadzają nie tylko artylerię z dronów, oni tam na przykład Bayraktary nap naprowadzają, lotnictwo naprowadzają, oni troszeczkę bardziej wyspacjalizowanym sprzętem się zajmują. Co do tego, że zapytałeś mnie co ja bym zrobił, chciałbym jeszcze do tego wrócić. Mm -hmm. um, Zastanawiam się, czy dużo osób trafia na wojnę właśnie jako osoby, które szukają wrażenia, bo chcą zostać bohaterami, mhm. a później się zawijają szybko z tej wojny, bo się okazuje, mhm. że jest 10 razy ciężej niż mogli sobie to mhm. wyobrazić. Mówimy tutaj o kim? O Ukraińcach czy o obcokrajowcach? O kimkolwiek. Ukraińcy za bardzo nie mają wyboru, bo jak już nie no, mają gdzie no, oni, no, oni, są, oni są, że tak powiem, jeżeli już trafiają na, do jednostki, no to oni są związani po prostu swoim prawem. Tak? Mhm. Bardzo dużo jest na przykład pod tych Ukraińców, to bym chciał ci powiedzieć, jest bardzo dużo chętnych, którzy nie są powołani. Ze względu na to, że potrzeby, jakby frontowej możliwości logistyczne są takie, że no nie ma potrzeby ich fizycznie teraz mobilizować, tak? Ale oni są tam w kolejce, czekają, i na przeszkolenie, i tak dalej, tak? Aczkolwiek na przykład, jest bardzo od, pod względem obcokrajowców, tak. E, no, ja na przykład w swoim batalionie jestem jedynym obcokrajowcem. Mhm. Tak. Nie jest, to, nie jest to Legion, nie jest to obrona terytorialna. Na przykład, jak tylko ja się dowiedziałem, że powstaje ten Legion, wszyscy mówili, dawaj do tego Legionu, do Legionu, do Legionu. Ja byłem od razu przeciwnikiem tego, gdyż wiedziałem, że tam trafią i, i faktycznie ci, którzy znają się na rzeczy. A niestety, większość to będzie naprawdę ludzi totalnie z przypadku. I tutaj, jak tylko to zacząłem to mówić, że nie jestem tym zainteresowany. Minęły tam praktycznie 2-3 dni i no i było to uderzenie po obozie legionu w Jaworowie. Tak. Nie Sze słyszałem o tym. To było jeszcze w, w marcu, w marcu, tak, w marcu też było. Y grupa bardzo wielu, y nazwijmy to otwarcie, najemników. Mhm. Ta? była na takim obozie w szkoleniowym no i skończyło się po prostu tym, że bardzo okazało się, że ponad połowa z nich nie miała kompletnie żadnego doświadczenia wojskowego, nie mówiąc już o jakichkolwiek wyjazdach, bo z tej grupy co była tam wojskowych to na wyjazdach była też mała grupa, a faktycznie w walce uczestniczyło tam ponad około 100 osób, tak? No i tutaj schemat ja ci przedstawię taki schemat, jak to prawdopodobnie mogło być. No jesteś, nie wiem, gościem, który ma długi, masz jakieś tam, jesteś alkoholikiem na przykład, tak, jesteś obywatelem Kanady, ale tutaj zaczęła się nagonka na Putina, bo napad na Ukrainę i ty tam w social media bardzo głośno wypowiadasz swoją desaprobatę i tak dalej, jakbyś to tam pojechał walczyć i w ogóle, nie masz żadnego doświadczenia, ale byś pojechał, no i zgłasza się do ciebie dobry wujek Wołodia na przykład jakiś, nie? Mhm. Mówi ci, że on jest tutaj ukraińskim patriotą, ale on już jest tam starszy, ale on ma Pieniądze, on słyszy, że masz problemy z pieniędzmi. Nie? Ja ci tu wszystko ogarnę, pojedź walczyć za mój kraj. Ale weź tutaj ten telefon, weź telefon i rób tam ten, rób tam TikToki, rób tam zdjęcia i tak dalej. Czyli to są ci tiktokerzy, o których które mówimy tiktokerzy, a to mogło być po prostu no, nieświadomy werbunek po prostu na cele rosyjskie i tyle. Ludzie pojechali, zaczęli robić, robić zdjęcia konkretnych obiektów, a tu mamy koszary, a tu mamy, ten, tu mamy stołówkę, a tu jest sztabnie, no i Czyli tak, to, tak jakieś działanie wywiadów. Tak naprawdę, tak naprawdę biały wywiad. Tutaj tak naprawdę spracował jak, jak najlepiej. Nie? Później już konkretne, konkretne koordynaty, konkretnych budynków, i przyleciało sześć rakiet i, i bardzo dużo ofiar było, nie? No niestety i, i tak zadziałało to przygoda, przygoda ludzi z legionem na przykład. Nie? I to był ten legion. No to był ten legion, legion Międzynarodowy Legion, to, nie? Ten to co Zeleński między... zorganizował? Tak tak, 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 tak. No ale ci ludzie po prostu oczekiwali tam w tym miejscu przede wszystkim no, sprawdzenia, nie? bo to też służby, no nie mogą służby żadnego kraju po prostu dawać broni każdemu chętnemu bez sprawdzenia jego, tak? No po prostu ze, ze względu właśnie na możliwości inwigilacji, mhm. inwigilacji przez służby, nie? A widziałeś kogoś, kto psychicznie sobie nie poradził z tym, co widział, i musiał się ewakuować albo z frontu, albo. No. Jak coś takiego wygląda? Ludzie tracam, tracą kontrolę nad sobą. I tutaj mogą być napady smutku, napady agresji też się zdarzają. Nie? Jeżeli. Konkretne, konkretne takie przypadki, no typu choroba sieroca zaczyna się, zaczyna się u ludzi, bujanie tak, się tak, bujanie się zaczyna wkraczać, trzęsienie kończyn. Ja jak nie palę, to łapy mi się trząsą do tej pory na przykład, nie? Są ludzie, którzy na przykład mają już takie takie problemy z, z głową, że na przykład kumpel mój zaczął się, zaczął się konkretnie już jąkać, nie? No i to już tam poważne poważne uszczerbek na zdrowiu ze względu na na właśnie te wybuchy ciągłe, to strzelanie i PTSD Tutaj bardzo dużo będzie problem z PTSD po tym całym konflikcie. No i zobaczymy, jak to będzie. Ale faktycznie tak. Tam jest no te, te historie, co też właśnie o walkach w okopach z pierwszej wojny światowej, to się faktycznie pojawia. Jest faktycznie z tym problem. Jeżeli no jesteś pod, pod bombami dzień i noc, przez kilka dni, no to naprawdę no siada to na psychikę. Myślę, że to jest. Długotrwa... Długotrwałego stresu? Oczywiście. Czyli to jest głównie od wybuchów, nie, nie tyle od oglądania jakichś. Ciała. To jest, wiesz co, to ci powiem, że to, to jest indywidualna, indywidualna sprawa każdego człowieka. Są tacy, co się załamują już przy pierwszym wystrzale wpadają mają jakieś ataki paniki. Są tacy, co się bardzo długo trzymają bardzo dobrze, a później. Ni z tego nizowego, coś w nich pęka i, i się załamują. E, a są tacy, co w ogóle nie rusza ich nic. tak? Tacy są najgorsi, bo tacy <noise> się czują nieśmiertelni. Nie? I to często no, ich wprowadza. I w... to często wprowadza ich i innych, którzy razem z nimi są w jakieś no, no, nieprzyjemne sytuacje. Nie? Nadmierne, nadmierne ryzyko i tak dalej. Da się wyjść z tego jąkania jeszcze myślisz, czy to jest już jakiś trwały Tak, to, to, jest terapia, to jest terapia, terapia leki. Tak, z tego, z tego jesteś w stanie wyjść. A jak ty. Pod, jakby, jak widzisz te rzeczy i wiesz, co ci grozi, to starasz się w jakiś sposób funkcjonować, żeby tego uniknąć? Wiesz co, tam to wygląda troszeczkę inaczej. Tam tak naprawdę każdy w jakimś czasie przywyka do tego wszystkiego. Tak? Zwracasz uwagę na. Wiesz na co zwracać uwagę? tak Wiesz, w jaki sposób funkcjonować, no i to staje się po prostu codziennością, tak? bo jeżeli byś naprawdę codziennie miał siedzieć i się zastanawiać, czy zaraz ci coś nie przyleci, no to naprawdę byś się załamał. A to I tak nie jest, by, nie? nie? byłbyś w stanie Nie byłbyś w stanie funkcjonować, nie byłbyś w stanie swojej roboty wykonywać, nie byłbyś w stanie yy, dbać o, o, jeżeli jesteś tam jakimś tam dowódcą, nie byłbyś w stanie dbać o tych swoich ludzi i, i bardzo szybko by się to dla ciebie skończyło. Tak? Czy pod względem, po prostu byś albo załamał psychicznie, albo, albo byś po prostu zrobił jakąś głupotę, która by cię kosztowała życie i tyle. Czyli po prostu to musisz zaakceptować. Nie no, nie ma innej możliwości. I, i ci powiem tak. Y, y, o wiele szybciej to się wydarzyło, niż mi się wydawało, że to się wydarzy. Przejście do codzienności z tym. Nie wiem, może to jest związane z. Z tą, z tą poprzednią robotą, nie, no, ale to czym się zajmowałem wcześniej, ma się kompletnie nijak do tego, czym się zajmuję teraz. Te wszystkie, te wszystkie nawet jak gadam na przykład z, z chłopakami, którzy tam Iraki, i Afganistany jeździli na misję, to to. to... To jest, to jest nic. Tutaj, tutaj tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę, że to ty jesteś tym talibabą w, w, w okopie czy tam w jamie jakiejś, i to przeciwnik ma przewagę artylerii, ma czołgi, ma lotnictwo i śmigłowce bojowe. Tak? To ty tutaj jesteś tym, tym, tym chłopkiem roztropkiem, który po prostu próbuje jakoś z tym walczyć. Rosjanie też używają tyle dronów co wy? Tak, bardzo dużo i również oni mają o wiele więcej dronów, yy, dronów rozpoznawczych, wojskowych, yy, i, ale też używają dronów komercyjnych, nie? też używają tam mawików, lwd. I, i takich rzeczy, A aczkolwiek uderzeniowe drony u nich to są zazwyczaj jednak już wojskowe rzeczy, nie? typu Orlan i inne takie rzeczy. Zastanawiam się, bo jak pokazywałeś mi filmik, to słychać, to był pocisk artyleryjski, jak on, le... normalnie potrafię wymówić to słowo, to jest dziwne, mhm. słychać wszystkie pociski, czy mhm. niektóre spadają bez żadnego dźwięku i po prostu nagle coś mhm. wybucha? Wszystko zależy, wszystko zależy co, tak, no jeżeli masz na przykład rakietę balistyczną Toczka U, no to ona jest nadźwiękowa, tego nie słyszysz. Po prostu jest tak wielka eksplozja, dziura, w którą zmieścisz mikroautobus. No i tyle, jeżeli jesteś, nie jesteś w ukryciu, no to, no to jest po tobie. Ja. A są, są po prostu większość, większość tego, co przylatuje, no to jest, jest czas, żeby powiedzmy się ukryć, jeżeli nie jesteś w ukryciu. Nie? Jest ten świst, na przykład jeżeli lecą kasety, no to kaseta też najpierw detonuje w powietrzu, tak? to też słychać. No i masz jakieś tam, 4-5 sekund powiedzmy, żeby jeszcze tam przynajmniej położyć się na ziemi, tak. Jeżeli jesteś w otwartym terenie, tak? To chociażby położyć się na ziemi, to już daje ci tam znaczną szansę, że jednak ci jakieś tam od, odłamki nie, nie trafią. Nie? Charakterystyka po prostu eksplozji w większości tych rzeczy jest taka, że te odłamki, jeżeli leżysz po prostu na podłodze, to, to jest duża szansa, że, że przeżyjesz po prostu. No ale tutaj wchodzą jeszcze elementy takie jak po prostu fala uderzeniowa, ciśnienie hydrostatyczne, które ona wytwarza w ciele, no i możesz mieć, możesz nie być trafiony odłamkiem, no ale w, w sjorawno może być w środku ciebie kisiel po prostu, nie? Dostałeś jakimś takim się... Y Wybuchem? Jak się nazywa ta Falą uderzeniową? No, robi się ciepło, tak ci powiem. Shit. Robi się ciepło. Tracisz przytomność? Zależy pewnie, gdzie zależy, będzie uderzenie? Zależy co i jak. Tak. Ja pierdolę. Jest dużo snajperów ze strony rosyjskiej? Hmm, tutaj, trzeba na, tutaj trzeba rozgraniczyć snajperów i strzelców wyborowych, nie? bo strzelcy wyborowi co, to, to są tam no, na, na poziomie każdego każdego plutonu na pewno masz paru strzelców wyborowych, tak? A taki pra, snajperzy z prawdziwego zdarzenia, gdzie tam faktycznie są w stanie trafiać na. Na ponad kilometr, no to, to w każdej armii to jest po prostu towar bardzo deficytowy, tak to nazwijmy. Nie? To są ludzie z bardzo konkretnym przeszkoleniem, wieloletnim praktyką, nie tylko dobrzy strzelcy, ale tam też jest kwestia obserwacji, kwestia kamuflowania się, podejścia, odejścia. No to jest zupełnie inny rodzaj, rodzaj żołnierza. I w tych walkach, jakie obecnie. Są w tym rejonie, gdzie ja się znajdowałem byli strzelcy wyborowi, tak? Ale to. I czym się różni strzelcy wyborowy od tej pory? Ja tego nie rozumiem. Strzelc wyborowy to jest po prostu żołnierz, który ma sprzęt typu karabin wyborowy SWD który po prostu zwiększa, ze względu na to, że ma karabin z dłuższą lufą, z mocniejszym nabojem i z optyką, jest w stanie wydłużyć efektywny zasięg rażenia grupy piechoty tam do 600, 700, 800 metrów. Nie? W zależności od tego jaki sprzęt ma. Tak? Gdzie tak normalnie piechota z tymi podstawowymi tam kołaszami, niekołaszami to prowadzi walkę no, na dystansie do 300, maksymalnie 500 metrów. Tak? A taki strzał wyborowy no jest w stanie wtedy jakby wydłużyć efektywność działania takiego, takiego oddziału na no te dodatkowe kilkaset metrów. Nie, aczkolwiek no, on nie jest. To, to nie jest taki gość, który ma sprzęt i, i know-how, żeby no, na kilometr z każdego strzału strzelić komuś w głowę. Nie? No. Mm, powiedziałeś mi, że nie byłeś w Mariopolu, bo gdybyś był w Mariopolu, to byśmy już nie rozmawiali. I powiedziałeś mi, że był być wykastrowany. Czyli, że to są takie praktyki ze strony Rosjan? No, takie są doniesienia, nie? Takie są doniesienia o tych, którzy tam wypuścili z tych ubrońców. Była tam już jedna wymiana, z tego co powiem, jedna wymiana. Była jeńców, taka, gdzie tam faktycznie odpuścili parę osób, co tam bronili, a do końca. No i tam przekazali. No to też wiesz, to trzeba. Też trzeba patrzeć na to, ile z tego jest faktycznie propagandą i ile faktycznie tego, tego tam, no, ile tego faktycznie się dzieje. Nie? No, na pewno nie ma opcji, żeby wszystkich tych Sazow Stalu odpuścili. Po prostu no, zniszczenie, fizyczne zniszczenie wszystkich spółkłazów jest dla, dla Rosjan punktem honoru i te straty, które oni ponieśli szturmując Mariupol no są niewyobrażalne. Po prostu i teraz dla nich odpuścić ludzi z takim doświadczeniem, którzy dali im takie konkretne pęgi, mhm. no to to jest dla nich strzelić sobie w stopę. No ale jak już mamy tam Pamiętamy tam sytuację z Wyspą Węży, że tu nagle niby wszyscy zginęli, a tu nagle parę tygodni później okazuje się, że gościu, który wypowiedział te słowa, już jest z powrotem w Ukrainie i już medal dostaje tam za to, że tam powiedział Moskwie, gdzie ma, gdzie ma sobie pójść. Nie? No dlatego właśnie pytałem też o te gwałty, bo nie chcę mówić, że to się nie dzieje, ale też mam świadomość, że, że media lubią kolorować rzeczy, zwłaszcza w takiej sytuacji kryzysowej, gdzie mogą na tym bardzo dużo zyskać. No ja, ja osobiście spotkałem. Kobiety, które były zgwałcone. To, 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 faktycznie, to faktycznie potwierdzam. Nie? I rozumiem, że masowych grobów nie da się swajkować za bardzo. Nie, nie, to, to nie jesteś w stanie z tego to, to nawet Wiesz co, to nawet nie potrzeba masowych grobów, bo to. to... To ja widziałem same zdjęcia, których swoją drogą ludzie, nie ma na social mediach, tylko trzeba sobie wchodzić na jakieś zdjęcia. Ludzie, ludzie naprawdę po, po, po strzałach artyleryjskich czy rakietowych, ja pierwszy raz byłem, pierwszy raz byłem w Charkowie e, 6 marca, To tam jeszcze leżał śnieg. I tak naprawdę jeżeli nie wiedziałeś na co patrzysz, to mogłeś nie, nie zrozumieć to, że patrzysz po prostu na porozrywane ciała. Ludzi, dzieci, kobiet, starców. Pod śniegiem po prostu, zdemolowany blok i leżą ciała ludzi, którzy mieszkali w tym bloku. Których wyrzuciło po prostu z mieszkań. I już Opa. lekki śnieżek ich przeprosił. Masakra. Hmm. Hmm. Dobra, Zmie zmieniam <śmiech> temat. Znowu <laughs> mnie doprowadziłeś do końca. <laughs> um. Powiedz mi o swoich telefonach. O telefonach? No co mam ci powiedzieć? Mogę? Proszę cię bardzo. Jeden, drugi, a trzeciego nie wziąłem. Hmm. W każdym razie telefony hmm. wyglądają tak. Są grube. Nie. Tak, grube, grube pancerne telefony. No to, żeby to nie było, to jest telefon. To nie są kasy jakieś tam dla jakiejś galaksji i tak dalej. Przede wszystkim, że. Ja zrobię się... foty. Żebyście byli świadomi to no, na linii styku nie ma znaczenia jaki masz telefon on i tak nie będzie działać nie? na linii styku czy na froncie na linii faktycznie prowadzenia prowadzenia działań to żaden telefon nie ma racji bytu tak po prostu systemy zagłuszania. Są takie, że zapomni generalnie o GSM-ie, zapomnij o większości w ogóle radiostacji. Radia, radia też nie działają. Tak? Jedyne, co tak naprawdę działa na linii faktycznie prowadzenia walk, to Starlink. Bo jakimś sposobem nie znaleźli jeszcze sposobu zagłuszania Starlinka. Tak. Czyli Elon Musk, Musk rzeczywiście przekłada się do... Elon Musk naprawdę bardzo, bardzo duży ukłon w jego stronę, bo dzięki temu, że jest talnik, to jest w ogóle jakakolwiek komunikacja z oddziałami, które są na, na froncie. Czyli macie telefony i używacie jakichś messengerów i tak dalej przez internet. tak. Tak, 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 tak. No, oczywiście tam ustawiasz sobie tryb, tryb samolotowy, żeby cię tam nie, nie namierzyli i tak dalej, nie? Bo, a jeżeli już taki telefon użytkowy do, na wojnę, no to, to każdy, każdy iPhone, nie? bo jednak jednak iOSa nie jesteś w stanie. E, tak łatwo zhakować, i, i, i po prostu większość ludzi, którzy tam profesjonalnie się tym wszystkim za, zajmują. No ja swojego iPhone'a nie wziąłem, no bo ile można telefonów nosić, nie. Tutaj jestem w strefie, w strefie bezpiecznej. Tutaj mam jeden, jeden operacyjny, jeden, jeden taki bardziej prywatny, i, i ciągle tutaj jestem w kontakcie tam z tym, co się dzieje. Ja tam też odpowiadam za ludzi, co tam, co tam są. Ja jestem tutaj na chwilę, na chwilę w kraju, jestem u jakiś taki troszeczkę odpocząć, musiałem tutaj poorganizować też parę rzeczy. Yy, no i ciągle tutaj się komunikuję, aczkolwiek no, na przykład, jeżeli mamy. Wróćmy tutaj do tych, do tych dronów, tak? na przykład jak działa, jak działa rozpoznanie z drona elektroniczne. Tak? Oni używają dronów typu Orlan tak? i niektóre Orlany są wyposażone w Reby, które zagłuszają tak? i są też wyposażone w Rery, które działają tak naprawdę jak taki BTS. A ze względu, że są bardzo wysoko, no to one mają preferencję nad zwykłymi BTS-ami i się wszystkie telefony po prostu podłączają do, do tego Orlana. A jak już się podłączysz do tego Orlana, no to już masz przekichane. Nie? To już bardzo łatwo jest cię namierzyć i, no i leci po prostu, jeżeli jest widzę jakieś zgrupowanie telefonów w jakimś miejscu, to, to po prostu leci tam artyleria, rakiety, grady i tak dalej. Nie? Czyli telefony bardzo łatwo mogą zdradzać. Tak, tak, tak. I to jest, wiesz, telefony? To, 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 to jest, jest temat, tak, oczywiście. Nawet te, to jest kwestia taka, no ten temat się pojawia już od 2014 roku. Gdzie Rosjanie byli w stanie całe kolumny ukraińskie też niszczyć, ze względu na to, że każdy jechał z włączonym telefonem, pisał do mamy, taty, dziewczyny, jakieś tam wiadomości na messengerach i tak dalej. Triangulacja po, po BTS-ach i, i do widzenia, tak. I, i, to, i to nadal jest problemem. Tak? Trzeba gonić żołnierzy, żeby, żeby tam faktycznie trzymali te telefony w reżimie tego, samolotowym i tyle, nie? W trybie samolotowym i tyle. Czyli w trybie samolotowym one nie są wykrywalne wtedy. Nie trzeba ich wyłączyć. Eee, co ci powiedzieć? I tak i nie. Okej. Okay. Czyli to, to nie jest takie jest, proste. To nie jest takie proste. Nie? To nie jest takie proste. Czy jeśli słucha tego jakiś programista, który chciałby jakoś pomóc, to czy jest jakiś program, który można zakodować, który bywa mógł pomóc? Hmm. Albo pomóc rozbudować jakiś program? Wiesz co, można by pomyśleć nad yy, anonimizacją, nie? Tutaj dla, dla, dla dronów na przykład są w systemie anonimizujące, tak można by popracować nad jakąś apką, która by jakby przechwycała lokalizację w telefonu, tak żeby żeby jakby totalnie uniemożliwić włączenie na przykład zdalne lokalizacji w telefonie, tak. Wyłączać kompletnie GPS, lokalizację po, po Wi-Fi, lokalizację po, po czymkolwiek, żeby faktycznie no nie było, nawet jeżeli by przejęli ten telefon, żeby nie byli w stanie tego włączyć, nie? co by im dało od razu koordynaty no i, i dzięki, nie? Takie coś. anonimizery Generalnie anonimizery do telefonów do, by się przydało. Czyli miałoby to polegać na tym, że telefonu po znalezieniu nie da się kompletnie włączyć? Nie, że telefonu, że lokalizacji w telefonie nie jesteś w stanie włączyć. No, no, żadna aplikacja nie ma dostępu do lokalizacji i, i tak dalej. Nie? Bo to jest też kwestia. Aplikacje, że też aplikacje, nawet nieświadomie dla użytkownika, nadal gdzieś tam protokół lokalizacyjny wykorzystują, żeby coś tam, coś tam, nie? Lokalizacja przecież nie zapominaj, że też mamy lokalizację w zdjęciach, tak? No, tak, ja no, mi się W zdjęciach zdjęcia. masz normalnie ten, masz normalnie Geo i, i, i też zrobisz sobie zdjęcie gdzieś tam z kolegami w obozie. Widać na nim tylko, z, tylko tam krzaczki i tak dalej, ale w zdjęciu i tak jest napis, zapisane, gdzie ty jesteś. No i z, też. Wrzucisz coś takiego do, do social media nie, odpowiednio nie przygotowując tego pliku. No i do widzenia. Nie? To, jak, to jak się bronicie przed takimi rzeczami? Na przykład, jeśli jakiś wasz oddział zostanie zaatakowany i zabiorą telefony, to jak się bronicie przed tym, żeby nie wykryli wszystkiego w sumie z tych telefonów? No, że już wzięli telefon, no to już do widzenia. <grymne> to znaczy? Jeżeli już przejmą telefon, czyli no to już jest do widzenia. No, no, no słuchaj, no było takie tak. Wróćmy do tego tematu, tych osób z przypadku. Nie? No na mm -hmm. przykład jest bardzo dużo turystów wojennych, nie? obcokrajowców, którzy nawet tam ogarniętych, tak? którzy przyjeżdżają sobie na wojenkę teraz, tydzień, dwa, miesiąc posiedzieć, coś tam porobić, ale generalnie tam nie za dużo, żeby za dużo nie ryzykować. A później podpiszcie mi tutaj list rekomendacyjny, że zestrzeliłem cztery samoloty, zniszczyłem cztery czołgi i w ogóle jestem zajebisty, bo, bo chciałbym lepszą robotę sobie w Iraku na przykład załatwić, nie? Mhm. I bardzo dużo jest takich, nie? I był taki jeden cwaniaczek amerykanin, nie? Że no, no nie stosował się tam do, do zasad bezpieczeństwa. Bardzo, bardzo mocno się nie stosował do zasad bezpieczeństwa i, no i wziął swój prywatny telefon i paszport zabrał ze za sobą na pozycję i trzymał to nie przy sobie tylko w plecaku no i trzeba było bardzo szybko uciekać z pozycji, zostawił ten plecak później wpadł na genialny pomysł, żeby ten plecak odzyskać, no to wylazł z okopu sam i poszedł no to w Przysłowiowe cztery litery pocałował go właśnie strzelec wyborowy rosyjski. Chłopak do dzisiaj leży w, w szpitalu, a się okazało, że ton, tą pozycję później przejęli właśnie kadrowcy. I już na TikTokach było, to ja nawet pamiętam, to, że na TikTokach był pokazany jego paszport, że oni tutaj zabili najemnika CIA w ogóle. Nie, to, to, to jest piękne, jak zawsze tam pod, podkoloryzowują ty, to wszystko. No i z jego. Z jego telefonu już później wyciągnęli wszystko, co było im potrzebne i, i tam później właśnie też się szczycili, tam później jak wzięli ten, zabrali, to akurat Rubieżnym było, że jak zabrali Rubieżne, to tam jakiś tam właśnie armii rosyjskiej, jakiś tam presoficer tam się chwalił, że tutaj zabiliśmy amerykańskich najemników, australijskich i polskich. Nie? No. Bardzo ciekawe, bo ani jednego w Rubieżnym nie straciliśmy, i, ale skądś wiedzieli, że akurat te konkretne nacje tam były. Nie? Mhm. I, I to do, domyślam się, że to właśnie wyszło z tego, że przejęli telefon tego, tego jednego chłopaka. Nie? U nich też to pewnie jest jakaś forma propagandy. A... No, tak, no oczywiście nie. Oczywiście. A i czemu my w Polsce dostajemy tylko info z Ukrainy? Jest ciężko dostać jakiekolwiek informacje z Rosji. Czy to jest jakieś takie odgórne, lotne założenie, A, że blokują wszystko? Wiesz co? Ja zauważyłem, że czasem na przykład ten, to mi na przykład wolontariusze ukraińscy yy, mówią, że jak tam. oni są dosyć aktywni w social media, nie? I na przykład ciekawe jest coś takiego, że na tych topowych portalach w ogóle jest blokada na przykład na, na to, co oni wystawiają na Białorusi i Rosję. Jest blokada, jest systemowa blokada, że twój content nie będzie wyświetlany w, na Białorusi i w Rosji. Nie? To jest chyba dobre. No, no. I w drugą stronę to musi to. Obserwuję kilka osób z Rosji, więc ich content widzę, ale jakby jest też mnóstwo rzeczy typu jakieś stronki wo wojna w Ukrainie i udostępniają zniszczenia rosyjskich czołgów, ale nie ma czegoś takiego kompletnie ze strony... No, tylko, że tutaj na przykład mówimy tu o kontencie takim, że żeby im pokazać, że tu ich armia faktycznie bombarduje cele cywilne na przykład, nie? Taki kontent, mm -hmm. nie? Mm -hmm. On jest blokowany. Okej. Okay. Nie? On jest blokowany, żeby w Rosji nie widzieli, że, że ich bohaterska, krasna, znamiona paciotna armia tutaj dopuszcza się po prostu zbrodni wojennych, nie? Na masową skalę. No. No i, mm. tak to, I tak to właśnie działa. A z Twojego doświadczenia ci rosyjscy żołnierze serio, serio wierzą dalej, że oni jadą wyzwalać Ukrainę? Czy, bo podobno było takie założenie, że. że co, naprawdę, to wyzwalanie, to, to ten mit tego wyzwalania, ja myślę, że on prysnął już pierwszego dnia, jak, jak przylecieli i wcale ich nikt nie. Nie, nie spotykał z chlebem i solą, nie witali ich z chlebem i solą, tylko witali ich ołowiem, To Myślę, że tutaj te wszystkie te bajki, później też te, to bardzo ciekawe były te wszystkie bajki, że oni myśleli, że, że jadą na szkolenie, że na szkolenie tutaj jadą, daj spokój. To, Wszystko się ma. To można wsadzić naprawdę między bajki, bo no, no, no nie ma czegoś takiego, że żołnierz pobiera... Yy, cały, całe wyposażenie bojowe, dostaje pełen zapas amunicji, dostaje granaty i on jedzie na szkolenie. To, to nie ma czegoś takiego. W żadnej armii świata nie ma czegoś takiego, że, że dostajesz pełen zestaw bojowy i, i ty jedziesz na szkolenie. To 300, 400, 500 sztuk amunicji dostałeś, gdzie twój przydział roczny było tam powiedzmy 100 sztuk, jeżeli w ogóle nie? granaty bojowe z zapalnikami dostałeś i co, ty że tutaj z zasady bezpieczeństwa, na przykład jak są szkolenia z rzutu granatem, daj spokój. Niech nie da ci granatu nie da do ręki, jeżeli ty nie jesteś w odpowiednim punkcie szkoleniowym, w odpowiedniej części tego punktu szkoleniowego, dopiero tam dostajesz, to wiesz, osobno granat osobno zapalnik. Hmm, a to się chyba dosyć długo utrzymywało, że oni rzeczywiście myśleli, że idą na szkolenie i że dlatego dostają takie straty ze strony ukraińskiej. Nie, to, to, jest, to jest bajka. Oni, słuchaj. Nie robimy sobie jaj, tak? Nie ma czegoś takiego, że żołnierz rusza na jakąś. Opuszcza, opuszcza swoje miejsce bytowania i on nie wie, gdzie jedzie jakie są jego zadania. Tak? Mhm. No ale nie, to czyli nie, to nie... nie może czegoś tak być. To się, to się teraz czasem zdarza w tych jednostkach takiego drugiego, trzeciego rzutu, że tam po prostu są dowódcy niedoświadczeni albo świeżakiś od razu po szkole i oni tam mówią: Hej, rybiata, zbieramy się, jedziemy gdzieś tam. A gdzie jedziemy? Nie wiem, zobaczymy, jak przyjedziemy. Nie? Mhm. To teraz takie rzeczy się dzieją, no, ale nie w regularnej armii. Gdzie, gdzie ci ludzie, to, no przecież to oni tam nie byli. Ci pierwsi, co tam wjechali, to, to oni nie byli w służbie tam miesiąc czy dwa, nie? jacyś tam szeregowi z poboru, tak? Bo oni by się takim sprzętem, jak czołgi, nie byli jeszcze w stanie posługiwać. A jak to jest według ciebie możliwe, że zabili tylu generałów e, rosyjskich, czy tam jakichś dowódców, nie wiem, czy mm -hmm. oni byli konkretnie generałami, mm -hmm. ale to było dla mnie zaskakujące, że żaden generał przecież nie chce zginąć. Więc jeśli rzeczywiście ich zabijali, o ile to nie była propaganda, to, to to jest dosyć dziwne, nie? Wywiad. 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 Wywiad kontrwywiad. Służby działają, nie? Agentura, nie zapominaj. Tylko tutaj też, no wiesz, agentura działa w dwie strony, nie? Co znaczy? No, yy, no, co ja mam ci powiedzieć? Co, co mogę ci powiedzieć o stanie ukraińskich służb specjalnych, jeżeli... Zastępca dyrektora SBU służby bezpieczeństwa Ukrainy, drugiego dnia wojny uciekł, na, na, uciekł do Rosji. Co to mówi o stanie największej służby bezpieczeństwa w tym kraju? No praktycznie można by powiedzieć, że całą służbę należy przerysować od zera. Czyli głównie nie. wywiad dostajecie od y, jakichś samolotów? Głó bardzo dużo sytu informacji wywiadowczych to jest jednak. Yy, no ja się z tym nie stykam, bo jakby to nie jest mój poziom. Tak? Ja jako tam dowódca kompanii ja w ogóle nie mam do takich rzeczy dostępu. Tak? Mhm. Nawet mój dowódca na szczeblu batalionu nie ma do takich rzeczy dostępu. Tak. Yy... Tutaj są bardzo dużo informacji wywiedowczych, głównie z Wielkiej Brytanii, ze Stanów. Ich, ich agentura też bardzo mocno pomaga. Nasza agentura, osoby, które są zwerbowane i działają tam na tyłach, na tych terenach okupowanych, też, które nadal pracują na, na rzecz Ukrainy, no oni są kluczowi w, na przykład w odnajdywaniu tych składów artyleryjskich, tych sztabów, po prostu bardzo prostą rzeczą, po prostu najzwyklejszą obserwacją. Po prostu udając zwykłych cywilów, poruszając się tam normalnie po mieście, zwracają uwagę na, na rzeczy takie dosyć kluczowe, gdzie tu jakie ciężarówki jeżdżą, gdzie tu jakie tam samochody dojeżdżają, a gdzie tu na przykład jest jakaś silniejsza ochrona danego obiektu, a dlaczego jest ta ochrona, może tam coś jest ciekawego. No i później podają. Adresy tych, adresy tych miejscówek. No i jak przyjechały Himarsy, no to nie dziwnego, że, że tam bardzo, bardzo poważnie im cały tył został polikwidowany i składy amunicji, które no to faktycznie jakim jak poniszczyli te składy amunicji artyleryjskiej, to miało bardzo duży wpływ na to, co się zaczęło dziać. Teraz nie, widziałem kilka na froncie, filmików. Tak. Tam jest, tam jest bardzo dużo. Tam już chyba 14 składów zostało ostatnie ostatnia info, jak ja dostałem, to tam było, że 14 składów artyleryjskich zostało po prostu zniszczonych. Nie? Ten w Nowej Kachowce, to tam podobno 3 dni eksplodował tam jeszcze rzeczy. Tak? Widziałem filmiki w żołnierzy z tego. I tu jest faktycznie. faktycznie Wymierna korzyść z wykorzystania tego konkretnego rodzaju sprzętu, gdyż no, ustały bombardowania na przykład miast takich jak Słowiańsk. Nie? Słowiański już dostawał e, ostrzały artyleryjskie praktycznie codziennie, tak? E, po celach głównie cywilnych, nie? bo to było po prostu niecelowane żadne obiekty wojskowe, po prostu walenie po prostu na oślep w miasto. I to się skończyło, po prostu z dnia na dzień, po prostu zakręcił się kurek z nowymi, z nowymi pociskami, nowymi rakietami dla tych systemów artyleryjskich, no i nie było czym strzelać, nie? Więc tu jest naprawdę sukces, no i tam też po sztabach po, podobno tam też dobrze popracowali chłopaki, no i to też widać, nie, na przykład to też taka informacja, Mój kolega z, z Rozpoznania, jak ostatnio właśnie wzięli do, do niewoli grupę pod Lisycianskiem, to oni sami do nich wyszli mówiąc, że już tam no, pięć dni w ogóle im nawet wody już nie przywożą. Nie? Oni już tam z pili pili wodę, bo już, już mają dosyć, nie poddali się po prostu? Poddali się. Często się zdarza, że żołnierze sami się poddają, bo nie mają morali, tak zwanych? No, to zależy, wiesz. Yy, na przykład yy, grupy tych separatystów, nie? tych tam z tej Donieckiej samozwańczej Republiki Zługańskiej, yy, ich na przykład wysył, wysyłają w ogóle jako mięso armatnie. I oni jakby taką, oni nie mają jakiejś takiej wielkiej chęci do walki, razem sprzęt mają po prostu katastrofalny, bo oni faktycznie wyglądają jak radziecka piechota ze Stalingradu. Z, yy, Karabinami Mosina bardzo często, naprawdę, i to już jest faktycznie drugowojenny sprzęt. Jednostrzałowe karabiny tam z magazynkiem, i trzeba sobie tam wachlowa wachlować, nie? No, no, no i no, powiem Ci tak, no, no mnie też by się nie chciało ten, też by mi się nie chciało na karabiny maszynowe i na transportery opancerzone i z takim sprzętem, nie? I oni się, oni się tam faktycznie, jeżeli zajmują jakąś tam pozycję, no to tam jeden, dwóch, może jakichś tam bardziej walniętych, coś tam chcą działać, a reszta po prostu dziękujemy, my, my się już poddamy i nie będziemy tutaj stawiać oporu, nie? i tak dalej i później ich biorą do więzienia cywilizowanego <coughs> tak tak no, no wiesz no ile można powiedzieć że ukraińskie więzienia są cywilizowane nie no dla no, rosyjskich no, 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 no dokładnie nie no to, to, to też jest właśnie wracamy do tego, do tego odwetu i tak dalej nie dla mnie do to tego jest gniewu, dla mnie to jest Aż dziwne trochę, jeśli to, to co mówisz o, tych, o tej moralności mm -hmm. wojny, że, że staracie się jakby pokazywać przykład i nie zachowywać się tak jak oni. Jakby, mm -hmm. gdyby, mam wrażenie, że to jest takie naturalne, że jeśli mm -hmm. oni zachowują się w ten sposób, to wręcz powinno się im zwrócić tyle samo. No wiesz co, to jest kwestia po prostu indywidualna. Nie? To jest naprawdę kwestia indywidualna i ja naprawdę nie, nie będę winić nikogo, kto na przykład pół rodziny stracił po prostu w bombardowaniu i on się tam, wiesz, no on nie bierze jeńców na przykład, nazwijmy to tak. Nie? Mhm. W ogóle, Zdarzają się w ogóle. No? no oczywiście. I nikt im nie przeszkadza w no, tym? Oczywiście, no tyle, że nie przeszkadza, no wiesz, no nikt nie rozstrzeliwuje jeńców, nie? Jeżeli już się tam poddają i tak dalej, no to i nikt tam ich nie rozstrzeliwuje, nie? No ale no, zanim się poddadzą, no to mogą nie, nie mieć szansy się poddać. Nazwijmy to tak, nie? No. To mi się wydaje zrozumiałe. Um, powiedziałeś o, tych, o tym wywiadzie i zastanawiam się, jak wygląda wywiad ze strony rosyjskiej w Ukrainie. I czy często daje się ich złapać, albo czy w ogóle? Jak, jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o wywiad mm, rosyjski. Mm, mm, no tutaj tutaj wiesz, są najróżniejsze rodzaje tych. Yy... Jest, jest jego agentura, która tam po prostu, no są faktycznie agenci, obywatele ukraińscy, którzy pracują po prostu na, na wywiad. Są zwykli oportuniści, którzy tam po prostu godzą się robić zdjęcia po prostu za hajs, nie? na przykład pozycje albo zgrupowań wojsk ukraińskich i sprzedawać to. Są grupy dywersyjno-rozpoznawcze, które przenikają nam w tył i organizują na przykład zasadzki w różnych takich miejscach, gdzie tam na przykład logistyka nasza pracuje. No ale też Ukraińcy, też śmieszna taka rzecz, naprawdę, to jak się do tym dowiedziałem, to, to, to po prostu się śmiałem. Jest na przykład grupa dziewczyn ukraińek, która Yy, łowi na, na Tinderze. Właśnie Słyszałem takich, macie. takich ten, takich właśnie nie doszło. No bo to ja nie, nie domyślam, żeby to faktycznie jakaś tam agentura się dała na takie coś nabrać, nie? Ale to mówię tutaj właśnie o tych takich stronnikach Putina, co tam co zarabiają na tym, nie? No, łowią ich tam, im tam nakręcają i makaron na że kiedy nas tu wyzwolicie, my tu nie możemy pod tymi banderowcami już tam żyć i tak dalej, nie? No, przyjedź mnie tutaj zabierz, o maleńka, ja tutaj jeżdżę, tutaj potem robię dobrą robotę po kraju, przyjadę, przyjadę. Przyjeżdża już tam na niego SBU czeka, nie? Czyli to no. się serio zdarza. To się faktycznie serio zdarza, da, tak, tak. I spotkałem mówię, właśnie... Jedną taką dziewczynę, która się tym zajmowała i tam pokazywała właśnie tam rozmowy z tymi dzbanami. <grywa> Jedyny komentarz, jaki mam, to mężczyźni. No, no to, tak, no, no dokładnie, <grywa> nie, dokładnie. To, a to we... nas zgubi. <grywa> <grywa> zawsze nas zgubiło. No zawsze nas gubiło, dokładnie, tak. Um, a i, jak to wygląda to, jeśli chodzi o kobiety na froncie? Czy one też walczą, czy to tylko też propaganda? Nie wiesz co, różnie. Różnie faktycznie No u mnie na przykład w batalionie kobiet nie ma. Mhm. Nie? Ale są, bardzo dużo dziewczyn widzę. Są dziewczyny, które faktycznie też walczą. Tutaj raczej mówimy o rolach typu typu jakiś medyk, sanitariusz, ewentualnie strzelec wyborowy. Coś, coś takiego. Nie? Raczej tam szturmować miast, raczej nie. Aczkolwiek osobiście też widziałem, że jedną dziewczynę, sanitariuszkę, która no, ściągała ludzi spod ostrzału, gdzie bardzo wielu facetów po prostu nie miało jajku, gdy wystawić się. Właśnie o to chciałem zapytać, czy tak, to nie jest przypadkiem tak, 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 tak że one tak. troszeczkę lepiej zarządzają swoimi emocjami i są więcej w stanie znieść? Chcesz mi powiedzieć, że jakakolwiek kobieta dobrze zarządza swoimi emocjami? Um, to jest pytanie. To Ale chyba, to chyba nie do mnie. Nie, to jest, to, jest raczej, to jest raczej kwestia tego, że troszeczkę one inaczej, inaczej podchodzą po względem psychologicznym do niektórych spraw. Nie? Inaczej, inaczej odbierają ten, to poczucie obowiązku na przykład. Potrzebę pomagania. Potrzebę pomagania i tak dalej. Lepiej są w stanie kontrolować powiedzmy stres i ból. No, to ból to wiadomo z jakich względów nie lepiej są w stanie to się kontrolować. No są spokojniejsze. Ja to dobrze powiedziałem, nie? są w stanie lepiej ogarniać emocje. Niektóre. Tak. Opo I... A później wracają do domu. Tak. A chciałbym <grym tylko <grym powiedzieć, że wiemy, że są kobiety, które potrafią ogarniać swoje emocje. Nie, nie obrażamy wszystkich kobiet. Tak. Nie nie no, w ogóle nie, kobiet, nie obrażamy w ogóle kobiet. W ogóle nie obrażamy kobiet. <grym> Dobra. Um... Jesteś liderem. Um... Zespołu? Jak to się nazywa jeszcze raz? Batalion? Nie, no, ja jestem dowódcą kompanii. Kompanii, to się nazywa. Mm -hmm. um, czyli masz jakieś cechy, które zdecydowały o tym, że cię wybrali jako tego mm -hmm. um, dowódcę mm -hmm. i zastanawiam się, co widzisz w żołnierzach, czego oni nie mają, a ty masz, dlaczego ty zostałeś dowódcą? Jakie to są cechy? Hmm. Huh. No wiesz... Um... Być dowódcą, a być dobrym dowódcą, to są dwie bardzo różne rzeczy. Nie? Ja myślę, że mnie poprosili, żebym ja tam się zajął tą robotą. Ze względu na to, że ja im pokazuję taki zupełnie inny styl dowodzenia niż ten, który tam u nich funkcjonował, ten stary radziecki system, gdzie tam dowódca jest Panem Bogiem i wszyscy są jego własnością i w ogóle nikomu nic nie będę mówić, bo ja jestem najzajebistszy i tak ja, dalej, ja prezentuję zupełnie inne podejście do dowodzenia, dbam o to, żeby wszyscy moi żołnierze wiedzieli co i jak, czego ja od nich oczekuję, kiedy ja oczekuję tych rezultatów, z szacunkiem się odnoszę do wszystkich, nie? nawet jeżeli tam ktoś odwala jakąś, jakąś manianę, no to też są sposoby, żeby to po prostu rozwiązać inaczej niż dojść komuś po prostu po mordzie. Nie? Co, to co znaczy? Jest, to po prostu też trzeba ustalić, dlaczego tak właśnie się wydarzyło, a nie, a nie, a nie ekscytować się i jakoś to po prostu postarać się zidentyfikować po prostu podstawy tego problemu. Zobaczyć, co, w jaki sposób można te warunki, które doprowadziły do tego problemu, usunąć, no i wyciągnąć wnioski na, na później. No i czyli, czyli wykształcenie psychologiczne też Ci trochę pomagało? Tak, w tym? tak, tak. To mi pomagało, bo ja i, i dowodzeniem się zajmowałem i w Afryce i tak dalej, też tam byłem. Specyzowałem stanowisko dowódcze i, i menedżerskie, i to naprawdę to, to psychologia. Tym bardziej, że jest to psychologia społeczna, ta, którą ja się zajmowałem, no to bardzo, bardzo pomaga. Nie? Jak sobie za, jak zarządzasz sobą? Bo domyślam się, że jak jesteście tam, to czasami mm -hmm. po prostu nie ma przerwy. Jak mm -hmm. nie ma przerwy przez trzy dni, to nie ma przerwy przez trzy dni. Mm -hmm. Nie wydziwia. Mm -hmm. I, I jak ty funkcjonujesz, kiedy są takie super trudne momenty, gdzie musicie robić co, ciągle coś bez przerwy, a ty już nie masz siły albo fizycznie, albo mentalnie. Kawa, energetyki, fajki i adrenalina. A narkotyki się zabierze? Nie. Serio? Nie. Żadnej amfetaminy? Nic Czemu? Takiego, nic takiego. Nic takiego nie widziałem. Ja ci powiem tak. Nawet alkoholu się tam się nie, nie stosuje z prostego powodu. Tam już nic nie ma. Tam już naprawdę nic nie ma. Wszystkie paczki, które trafiają na forum, żandarmeria po prostu sprawdza, i jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś tam nawet wódkę przemyci. Nawet jeżeli by chcieli, po prostu jakimiś takimi substancjami się ten się szprycować, to, to tego nie ma. No, to, no dobra, no, masz tam przydział jakieś tam morfiny na przykład, tak? No ale to, no ile tej morfiny dostajesz, nie? Raz sobie strzała zrobisz, poczujesz się lepiej, no i, i co? I co zrobisz następnego dnia, następnego dnia, następnego dnia? Mhm. No. Czyli energetyki, fa energetyki, fajki, i, no i adrenalina to sama z siebie, po prostu masz ją w sobie i tyle, nie? Ile najdłużej nie spałeś? 72 godziny. No. Cały czas na kawie i energetykach? No, cały czas na Adrenalinie, raczej. Na Adrenalinie, czyli no. jakie to było wydarzenie? Ostrzył. Przez trzy dni do Was strzelali? Bombardowali. Z samolotów? No, z bombardowanie to mówimy tutaj, artyleria, samoloty. No, wszystko, po prostu non-stop. Się tylko siedzisz w tej piwnicy. Non-stop przez trzy dni? I się modlisz tylko, żeby ten strop, który tam jeszcze nad tobą został w tym budynku, który kiedyś miał cztery piętra, a teraz już jest samą piwnicą, żeby te rodzaju jeszcze wytrzymały kolejny pocisk. Ja pierdolę. Czyli przez trzy dni siedzicie i próbujecie i, i, i się chowacie. Mhm. Ciągle coś przylatuje. Nie dziwię się, że drżą ci ręce. No. I po tych trzech dniach to się wydarzyło? Przestali. I przyszli, przyszła piechota? Nie, trzeba było spierdalać, bo już nie było co bronić. Mhm. Jakie to miasto? Hmm? Jakie miasto? No, na Donbasie. Już nie będziemy mówić, nie mówić. będzie Powiedzmy, im też ułatwi później to robotę, nie. Tak, ja dostałem od ciebie zdjęcia, postaram się je wstawić w wideo. Jeden, jeden filmik chyba jest z tego miasta właśnie. Tak, tak, tak mi się właśnie wydawało. Mm -hmm. Jest nieźle rozjebane, tak bym to nazwał. Trzy dni bombardowania, ja jebie. Mm. Um, mówi się, że kończy się sprzęt Rosjanom. Mm -hmm. Czy to z twojej perspektywy prawda? Podobno wieś jakieś mm, turbo, stare czołgi. już co. Tak i nie, no, nie zapominałem, no, że sprzętu oni naprawdę mają bardzo dużo, na przykład były takie, były takie tematy, że na przykład skończyła im się artyleria 122 mm, artyleryjska, że tam zaczęli ją ściągać z Białorusi, czy tam z Kazachstanu, no ale wiesz, z naszej perspektywy to się za dużo nie zmieniło, bo się ze 122 przesiedli na 152, nie, i to... No, tak samo słabo, a nawet bardziej słabo. Nawet gorzej. Nie? No. Nawet gorzej nie? A Bo... te stare czołgi, które wieźli, były jakieś filmiki, że takie przestarzałe czołgi? Ja, ja nie widziałem tych starych czołgów. Zresztą my tak naprawdę, jeżeli my z dronów nie pracujemy, to my techniki bardzo rzadko widzimy. Technikę przeciwnika. Oni raczej nie... Nie, nie, nie działają w ten sposób, że, wiesz, że że wchodzą już do miast tam nieobstawionymi kolumnami pancernymi. To, że my jakąś tam kolumnę gdzieś tam z pięciu kilometrów w jakiejś wiosce wyczaimy, że ona idzie właśnie tam w stronę naszą i my ich nakryjemy artylerią. Nie? To jest jedna rzecz, ale już w same miasta w takie sytuacje, gdzie naprawdę mieliby przekichane przy bezpośrednim starciu z piechotą, z lekką piechotą, to oni raczej nie wchodzą. To jest w miastach, to całe te, te wszystkie podręczniki walki w mieście i tak dalej, to już to po prostu jest przerysowane. To, jest, to jest już, już już, to, to, znaczy? już, to, to już nie działa już. To po prostu realia są, są takie, że jeżeli na przykład wykryją, że w jakimś budynku mamy jakiś tam punkt oporu, jakąś tam linię obrony przechodzi przez jakiś budynek, no to wyjeżdża ci powiedzmy czołg na, na takiej odległości, że nie jesteś w stanie go niczym sięgnąć, nawet jawelinem czy tam nie jesteś w stanie go sięgnąć. No i ono rozbiera ci ten budynek piętro po piętrze. nie? Ładuje w niego domkowo oburzącymi tak długo, aż się dane piętro nie zawali, i przechodzi do rozwalania kolejnego piętra i kolejnego piętra i kolejnego piętra, póki z budynku został Tutaj, tylko kupa gruzów, i ludzie, którzy siedzą ewentualnie jeszcze w, w piwnicy, jeszcze tam no nie są zasypani, że mogą wyjść, nie? I jakimś jak naprowadzaniem z artylerii nie da się go rozciągnąć? Czy to nie jest, zawsze jest? To, jest, to jest, nie zawsze jest, nie? No wiesz, drony też się kończą, a. chcę ci powiedzieć. Um, jak podchodzisz do tego, że jesteś tam, masz w swojej grupie ludzi którzy później nie przeżywają i czy to wpływa na to twoje podejście do ludzi, których poznajesz później jako nowi, którzy przechodzą? Jakoś dystansujesz się od nich? Nie. nie. Nie? Po prostu podchodzisz do tego jako do normalnej nie, też, rzeczywistości. Każdy, każdy, ja też tutaj troszeczkę pomieniałem, pozmieniałem takie myślenie, bo takie coś się pojawiało faktycznie, że tutaj byli Myli tam powiedzmy i weterani tam z tego tam ATO i tak dalej i oni tam siebie w ogóle uważali, że oni to już wszystkie, wszystkie, mózgi pozżerali i tak dalej. Ja po prostu przyszedłem, ja im pokazałem, że oni też mają w większości przypadków poziom po prostu zero, nie? Ja ich pokazałem, pokazałem im, że naprawdę trzeba przede wszystkim dbać o rozwój i nauczenie tego, który jest najsłabszy. Bo cała ich grupa jest tylko na tyle silna, co ich najsłabsze ogniwo. Nie? Jeżeli jeden nie będzie trzymał na przykład gęby na kłódkę, bo nie wie, w jaki sposób komunikować się gestami. No, to wszyscy dostaną po prostu łupnia i tyle. No I to wstawiłem ich po prostu fizycznie, wstawiłem ich w taką, w taką w takiej sytuacji, w takiej sytuacji, że ci, co mają już jakieś doświadczenie, umiejętności, to jest w ich najlepszym interesie, żeby dzielić się tym doświadczeniem z resztą, która tam praktycznie przychodzi dopiero. A nie? wcześniej tak nie było? Nie. Czyli każdy sam po sobie. Bardzo duże, bardzo duże problemy z koordynacją w ogóle działań w armii ukraińskiej. Nikt z nikim nie gada, każdy, każdy swoje cztery litery, każdy boi się, że tam jak coś powie, to zaraz go tam opierdzielą, nie? I tak dalej. No. A, taki dalej. Ab abstra bardzo duży. abstrakcyjne sytuacje, po prostu autentycznie abstrakcyjne sytuacje, że gdzie podjeżdżam na, na, na inspekcję jakiejś tam pozycji. Patrzę, no tutaj jakieś nasze okopy, dobra, okej, okay, jest, jest ok, tutaj jeszcze trzeba zrobić to, to, to i to. Patrzę a tam 100 metrów z lewej strony jakiś tam jeszcze inny okop i no i po mundurach widzę, że to nie są nasi, nie, no bo to mają tam inny rodzaj mundurów, no to na pewno nie są nasi i się pytam, tego tam dowódcy tej kompanii, co tam była na tej pozycji, a tam to kto to jest. Nie? On mówi, no chyba po granicznicy. Mówię, w jakim sensie chyba? Co to, to Nie masz z nimi kontaktu? O, wiesz, Batman, to, to, to nie jest takie proste, nie? No jak wiesz, jak ja już słyszę, że coś nie jest takie proste, nie? To mnie po prostu wuj strzela, bo mi się po prostu przypomina po prostu polski beton, nie? Beton, który u nas w armii po prostu pokutuje do, po dziś dzień. Po dziś dzień wiem, że ten beton jest, i po prostu zatruwa po prostu Co masz na myśli, trasę. mówiąc o betonie? No, po prostu podejście, że, że wiesz, że nie wyściubam nie wyściubiam nosa, bo zaraz mnie tutaj jakiś cwaniaczek, co siedzi 30 lat na stołku, pomyśli, że ja chcę go z tego stołka zbić, nie? Że ja chcę sobie tutaj coś, coś zrobić. Zero jakiejś decyzyjności, korzystania z tego, że są ludzie powiedzmy niżsi szarżą, ale bogatsi doświadczeniem, nie? blokowanie inicjatyw oddolnych, które naprawdę mogą mieć bardzo duży wpływ na poprawienie efektywności całego pododdziału, to się u nas dzieje w bardzo małej ilo ilości jednostek. Bardzo ma jedno ilość. I to jednostek. też jest kwestia wykształcenia. To jest kwestia po prostu tego, że to są bardzo duże ilości przypadków. Są to ludzie, którzy nie widzą innego pomysłu na siebie, tak? Na życie dla siebie i wolą po prostu przeciągnąć na, na stołku do, do emerytury, ile się da, i, i później no nie robią nic, nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za jakieś tam projekty blokują wszystko, żeby tylko ich nikt z tego wygodnego stołka nie, nie strącił, nie? No i później z tego już wychodzi cały nepotyzm, nie? Wysyłanie na kursy tylko tam pociotków, wujków i tak dalej, i tak dalej, a nie żołnierzy, którzy zasługują. zasługują i powinni iść na takie, wy, wykazują jakieś tam cechy i tak dalej, Ale to już wiesz, to nie, po polskiej armii nie będziemy mówić, bo to jest, wiesz... Powiedziałeś pogranicznicy i ja nie wiem, kim no. są pogranicznicy. No, wojska, wojska Obrony Pogranicznej, tak jak Straż Graniczna. Niż na nasze, nie? Czyli i na, no. nasi, ale inni. Tak, nasi, ale inni też. No bo tam już wiesz, tam masz no, siedem różnych służb, tak naprawdę, które są uzbrojone na, na u nich w armii. Masz siły zbrojne, nie? saperzy, którzy są osobnym rodzajem, siły specjalne, gwardię narodową, masz obronę terytorialną, masz legion. I masz policję, która też jest uzbrojona, nie? Aż siedem różnych, siedem różnych yy, yy, jakby takich formacji, które no bardzo słabo ze sobą yy, komunikują się, no i przez to też są bardzo dużo incydentów, na przykład ostrzelania swoich przez swoich, nie? Ja już nawet nie liczę, ile razy moi do, do nas strzelali, to jest po prostu. Bez sensu, bez sensu o tym w ogóle gadać. Nie? Serio? Jak słucham joko takiego ex-Navy Seal ze Stanów, to mówi, oni na to nazywają Blue on Blue i okay. mówią, że to jest najgorsza rzecz, jaka się może wydarzyć mm. dla wojskowego. Tak, tak. Blue on Blue, no i, i na przykład wiesz, no niby ja, ja naprawdę staram się. Znajdywać się kontakty w rejonie tych, tych działań, gdzie tam będziemy pracować i tak dalej, gdzie wyjeżdżamy gdzieś tam na robotę, próbuję tam zakomunikować wszystkim, że będziemy wtedy, a wtedy będziemy tu i tu, będziemy robić to i to, nie? No i co z tego? Przyjeżdżamy na, na miejsce roboty, wysiadamy z wozu i od razu, kurde wiesz, zaczynają ten, ktoś zaczyna do nas strzelać, nie? I no to wiesz, szybka ewakuacja, odjeżdżamy, wracam na sztab, mówię, że no strzelali nas, nie, nie odpracowaliśmy, bo strzelali. No za skąd strzelali? No tutaj z tego lasku, tam jest taki występ, nie, no ale przecież tam są nasi. Nie? Ja mówię, no. no. No, Wiedziałem, no to, że to, nasi? To, to, to się, to się cieszę, że są nasi, ale generalnie no, strzelali jak obcy, nie? No, w ogóle zabijają, no, tak zabijają tak samo, nie? Więc jakby no nie, nie, nieprzyjemne takie sytuacje. Sytuacje jak na przykład to, że mi pojechaliśmy na jedną robotę na jedną pozycję i tam prowadziła jedna droga przez pole no i w trakcie jak my tam pracowaliśmy saperzy zaminowali w piździec tą, tą całą drogę minami przeciwczołgowymi, no i też mieliśmy powrót z buta, nie? No. To jak unikać takich sytuacji w takim razie? Co, co wprowadzasz albo starasz się wprowadzać, żeby takich sytuacji nie było? Staram się im pokazywać, że no, nikt im gardła nie jeżeli będą ze sobą gadać. I pokazuje tym wszystkim faktycznie, którzy podejmują jakiekolwiek decyzje, że faktycznie ma sens przekazywanie w dół swoim podwładnym jak najwięcej ilości informacji, bo tylko im więcej żołnierz ma informacji o tym, gdzie jedzie, co robić będzie, Jakie są były ruchy przeciwnika na danym terenie zaobserwowane za ostatnie 24-48, yy, jakie są tam nasze jednostki w danym rejonie, tak? jakie są z nimi możliwości kontaktu. Im więcej żołnierz ma informacji, on będzie lepiej wykonywać swoje zadanie. A nie będzie w sytuacji takiej, że przychodzi tam dowódca, mówił się właśnie: hej, chłopaki, macie godzinę, jedziemy. Nie? Gdzie jedziemy? Po co? Co wziąć? Yy, czego się spodziewać? Ile my tam będziemy? Kto tam może być? No. Spokojnie, ja wszystko wiem. No. Ja powiedziałem tym chłopakom, a zacznijcie zadawać tym takim właśnie cwaniakom, zacznijcie zadawać im wtedy pytanie. Dobra, a jeżeli będziemy jechać tam, w tym kierunku, co ty wszystko wiesz, tak, to powiedz nam po prostu, co my mamy zrobić, jeżeli w trakcie dojazdu tam, ciebie Świetne pytanie. W, w cieło mhm. nazwijmy to tak. Ciebie wcięło. Co my mamy wtedy zrobić? I jest wielki. I cały system, cały domek z kart, po prostu cwaniakowania, trzymania całej informacji dla siebie, bo ja jestem najbardziej zanombisty, po prostu Lego, no nie ma tego. I co, w, co taka osoba w takiej sytuacji robi? Bo domyślam się, że to jest gościu z wielkim ego, więc on pewnie też nie przyjmuje tego jakoś super po, pozytywnie. No, oni do, oni do nich powoli dociera. Nie? Oni do nich powoli dociera, że, że no oni też są nie, nie są nieśmiertelni. Nie? Mhm. Bo już były też takie sytuacje, gdzie normalnie żołnierze po prostu grozili swoim dowódcom śmiercią. Nie? Ze względu na ich debilne decyzje, które oni po prostu przy, podejmowali. Później próby, jawne próby zrzucenia odpowiedzialności za tą debilną decyzję na zwykłego żołnierza na przykład, nie? No i zdarzały się takie sytuacje, że tam normalnie było w twarz oficerowi powiedziane, że jeżeli tego nie odszczekasz tam oficjalnie w papierach, no to do rana nie dożyjesz po prostu, nie? No i było, jak to się mówi, wielkie zdziwko, nie? I jak e, ten gość na to zareagował? No, złamał się, nie? Ten konkretny się złamał, nie? I tam wziął na siebie, nie? Ale to dobrze. To jest, według mnie, dobra oznaka. Tak, tak, tak. Jakoś tak, trzeba to tak, zrobić, tak. Nie? To, to generalnie, no wiesz, no u nas ten sowiecki, system, ten sowiecki system się łamał bardzo długo, a w dużej ilości przypadków nadal nie został połamany, to o czym mówiłem właśnie, nie? Mhm. I, i, I niestety, no, no zaletą systemu takiego, że no informujesz swoich żołnierzy, traktujesz ich jako swoją rodzinę, traktujesz ich jako nie swoich podwładnych, a jako um, swoich partnerów w wykonaniu, w wykonaniu jakiegoś zadania. Jasne, szacunek do dowódcy, no bo dowódca ma ostateczną odpowiedzialność za tych wszystkich swoich żołnierzy, i tak dalej, tak. No ale to jest wiesz, no, dowódca powinien być dobrym menedżerem i, i potrafić delegować odpowiedzialność. Nie? Delegować, a nie spychać odpowiedzialność po prostu za, za jakieś złe decyzje. Nie? I powinien też umieć słuchać. Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Nie? Zawsze powinien być otwarty na, na sugestie ludzi, którzy mogą wiedzieć po prostu więcej od niego. Albo po prostu wiedzieć coś, do czego nie miał dostępu. Tak. O której i czy są jakieś specjalne taktyki? Ze strony Rosjan, o której na przykład, Czy, oni, czy dalej się atakują o świcie? Jak y, w średniowieczu, czy już teraz ten nie dało? Nie, to aż tam. <grym> 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 tam <wiesz. grym> nie wiem, no, jeżeli chcesz takie no, nowinki, które zaczęli stosować ostatnio, to ci mogę taką jedną sprzedać. E, Tania to nie będzie, nie wiem, okay. powiesz tam Faktura czy paragon, nie? To Zaczęli na przykład działać artylerią w taki sposób, że jeżeli domniemają, do że gdzieś tam jest jakaś nasza pozycja, to na początek ostrzeliwują ją z artylerii lufowej, która jest dosyć dokładna, nie? Nawalą po takich punktach, które myślą, że tam może być jakiś bunker, może być jakieś działo schowane albo coś. Odczekują tak 5-10 minut, nie? Nic tam nie strzelają dalej, czekają aż tam, jeżeli będą jakieś straty czy coś, to żeby tam medycy zaczęli się ruszać, jakiś tam kipisz zaczął się robić i wtedy kryją to całość, kurde, rakietami kasetowymi, nie? Cały. I wtedy już tam pokrywają e, cały obszar, nie? Takimi małymi bombami, które po prostu będą e, łapać i niszczyć te osoby, które wyszły z ukrycia, żeby tam innym pomagać. Pojazdy ewakuacyjne będą niszczyć tymi takimi rzeczami i tak dalej. Taką taktykę ostatnio zaczęli stosować. Bomby kasetowe, czy rakiety kasetowe to są te, które wybuchają jeszcze nad ziemią i sypią czymś. Tak, tak, dokładnie. Czym tak, one sypią? Tak. No, małymi, małymi ładunkami wybuchowymi. I one jeszcze wybuchają na ziemi. Tak, jest. Dokładnie. Ja wiem, tak. Um... To jest taki duży zasobnik, po prostu, który eksploduje. W, on się, albo rakietom to się wysyła, albo zrzuca się z samolotu i. On po prostu w powietrzu na określonej wysokości nad ziemią po prostu eksploduje i rozrzuca po prostu tam kilkadziesiąt, kilkaset mniejszych pocisków, które same w sobie po prostu też detonują w momencie uderzenia w ziemię. Nie? Żeby zwiększyć zasięg i ilość rakiet. Tak, 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 tak. Pokrycie terenu po prostu. Jak to się Twoim zdaniem skończy, o ile to się w ogóle skończy? Gdzie, gdzie to według Ciebie zmierza w tym momencie? Hmm. To nie jest dla mnie pytanie, tak naprawdę. Ja, to nie. się domyślam, ale wiesz, ty, ty wiesz o tym dużo więcej ode mnie, więc na pewno możesz powiedzieć. Słuchaj, no że... warianty, warianty są różne, nie? I, i na chwilę obecną... Yy, to jest tak zawsze naprawdę, jakieś no, no, O, Powiem ci tak, na mhm. pewno nie będzie wariantu, wykluczony jest wariant taki, że yy, powracamy do takiego status quo, jak było po 2014 roku. Nie będzie już tego takiego. Nie ma, nie ma możliwości. Politycznie żadna ze stron sobie do tego nie może pozwolić. Nie, nie może sobie pozwolić, rząd ukraiński nie może się zgodzić na kolejne koncesje terytorialne, no bo po prostu ten rząd upadnie. Po prostu ludzie, ludzie są tak negatywnie nastawieni po prostu do Rosjan, że jeżeli jakikolwiek rząd ukraiński teraz by poszedł na jakiekolwiek. Y rozmowy i, i jakieś rozmowy o jakichś koncesjach terytorialnych, to po prostu tego rządu nie ma, kolejny Majdan się robi od razu i bardziej radykalni, yy, bardziej nastawieni na wojnę przychodzą, dochodzą do władzy i kontynuujemy dalej tą, tą I będą bitkę, mieli poparcie. Nie? Tak, i będą mieli poparcie, tak. tak. No nie zapominajmy, że no na Ukrainie w chwili obecnej jest około, około miliona osób pod bronią, nie? No to, to, to też jest grupa, grupa, z którą też trzeba się liczyć, nie? I on, a oni wszyscy są nastawieni, kurde, po prostu bić, bić Moskali i tyle, nie? A, a ze względu na, a ze strony rosyjskiej, no też, no, no, oni też się nie zatrzymają, tak? Jeżeli oni się nawet zatrzymają, powiedzą, my dalej nie idziemy, to, no to Ukraińcy będą ich atakować po prostu. Czyli to pewnie no. będzie trwało i trwało. To, no tutaj możliwości, plan minimum dla Ukraińców to jest powrót do granic z 1991 roku. To jest dla nich plan minimum. Nie? Czy poszliby dalej? Oni już ostrzeliwali jakieś cele w Rosji. To wiesz, ostrzelanie celów, a, a faktycznie wkroczenie na terytorium obcego państwa to są dwie różne rzeczy. To by nie? chyba nie było zbyt rozsądne. To, z ich strony. to by nie było zbyt rozsądne, bo to wtedy by jednak pokazało, że oni no, nie tyle bronią swojego terytorium, co jednak też no, jest wojna totalna już wtedy, nie? I wtedy wszystkie chwyty są dozwolone. Eee, też nie zapominaj, że no, Rosja też ma guzik, nie? Nie, oczywiście też, no, to też nie jest tak, że sobie po prostu jakiś tam gość po prostu go nadusi. Tam też są, też są protokoły, z które muszą zostać wypełnione, żeby ten guzik oficjalnie można było nadusić, nie? No, ale już wiesz, wkroczenie na terytorium rosyjskie już powiedzmy jeden z tych warunków jakby spełnia, nie? które tam dalej są potrzebne jeszcze, żeby żeby móc to nadusić. Nie? Do czego się nie posunęła jeszcze Rosja, a może oprócz atomowej, atomowej broni? Bo chemiczna rozumiem, że fosforem jak strzelają, to to już jest chemiczna broń. No, wiesz, fosfor, fosfor to jest jednak ten, wiesz, no. Fosfor jest... Naprawdę nie polecam fosforu. <śmiewanie> Coś ja się domyślam. <śmiewanie> nie, polecam, nie polecam fosforu. On jest... Myślałem, on, on... że polecasz. <śmiewanie> on jest, <śmiewanie> on jest nie, nie, tyle, nie tyle chemiczny, co to jest po prostu, wiesz, on spala wszystko, nie? To jest, to jest spala, nie? Ale na przykład ta mm, broń chemiczna jako taka nie została wykorzystana, o ile ja widziałem, nie było wykorzystane broni chemicznej, Aczkolwiek była przez nich wykorzystane uderzenia na składy chemiczne w Rubieżnym i w Siewrodoniecku, generalnie na Donbasie jest bardzo dużo przetwórstwa chemicznego i są normalnie tam cysterny wszędzie z jakimiś tam azotami, azotanami i takimi rzeczami i tak dalej i tak dalej i oni specyficznie zaczęli bić po tym, jeżeli były w okolicach nasze pozycje. Nie? No i wtedy właśnie tam zbombardowali jakąś tam fabrykę chemiczną, tak, wzbiła się ze względu na to chmura, no i ta chmura poszła nam po pozycjach i faktycznie trzeba było tam korzystać z masek przeciwgazowych i, i tak dalej, nie? Widziałeś zniszczenia tego sposforu? Doświadczyłem. I co, jak to wygląda? Hmm. Oprócz tego, Sp że nie poleca. Spadają, spadają świecące girlandy z białym dymem i wypalają wszystko. Ale to jest tak jak, jak kwasem? Czy nie do końca rozumiem, co, co masz na myśli? Widziałeś kiedyś palący się magnes? Jak pali się metal? Chyba nie. E generalnie masz jakiś tam kawałek pierwiastka. Mm -hmm. Tak, mam pierwi Google pod ręką. Masz, masz pierwiastek i generalnie. Mały kawałeczek danej substancji po prostu płonie. On płonie, on się spala, bardzo jasne światło daje, wydaje dużo dymu, związanego z tego, że właśnie tam tlenki się do tej substancji tworzą, tak. No i on się pali zazwyczaj z bardzo wysoką temperaturą, nie? Dopóki się nie spali. Dopóki cały się nie wypali. Ze względu na to, że to jest taka bardzo duża temperatura, bardzo trudno jest na przykład to ugasić wodą, gdyż woda no nie dochodzi do styku wody z, z tym pierwiastkiem, paruje ze względu na to, że ona paruje zanim dotknie tego pierwiastka, nie? No i w taki sposób też działa fosfor. Nie? Dostałeś tym gdzieś w ciało? nie, nie, nie. nie, nie. Byłem, byłem w ukryciu, ale to no, no nie polecam, naprawdę. Nie? Wszystko Bo się zjarało? Wszystko się porierało Pas ziemi 2 na kilometr został praktycznie wypalony i pola były tam jeszcze i, I naprawdę no, no nie polecam. Nie? Dym, krzywszący dym. No, dym podobny jak ten, jak z, z granatów dymnych, nie, więc no nie jest jakiś tam bardzo chemicznie yy, trudny do zniesienia, aczkolwiek no, no, no jest też nie? nieprzyjemny. Nie? I tam chodzi generalnie, w tej broni chodzi o to, żeby po prostu wypalić dany teren, nie? Tam już na przykład bardzo często to stosują na przykład na polach uprawnych, nie? Bo tam już pszenica zaczyna, zaczyna normalnie rosnąć i tam wypalają całe pola tym też. A, a pola to nie są. Na Ukrainie pola to nie są takie jak u nas. Nie? Tutaj pole potrafi być takie, że no ja po horyzont masz pole. No właśnie nie? słyszałem, że z Ukrainy bardzo duża część żywności idzie. Między innymi do Afryki z tego też czytałem. Tak, tak, tak. To ja potwierdzam, bo to właśnie też tym się zajmowałem na przykład. Co nie? znaczy? No dostawami żywności do Afryki. Nie? I to prawda, że teraz przez tą wojnę będą fale głodów najprawdopodobniej? No, bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Mhm. Dobra. Um, zerknę jeszcze do moich pytań. Czy mhm. zostawiłem coś, co chciałbym poruszyć. Mhm. Um, chciałem ci zapytać o jeszcze jedną rzecz. Mhm. Um, jak wygląda czas wolny? Jeśli w ogóle jest coś takiego, jak czas wolny. Ale na pewno macie taki moment, że nic się nie dzieje. Zrobiliście mhm. wszystko, obwarowaliście się i mhm. macie chociaż jakiś czas na odsapnięcie. Śpimy. Głównie śpicie. Alkoholu tam nie ma? Nie ma, wreszcie mówiłem, nie, 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 nie dowożą. Okej, okay. czyli nie śpicie i walczycie? Tak. Fuck. A co jecie? No. No akurat jemy całkiem nie najgorzej. Nie? Czyli jedzenie jest jakieś dobre? Tak, dobarzenie? jedzenie jest, jest nie najgorzej. Kasza i barszcz. <noise> 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 to ciekawe, tego nie byłem świadomy. Że barszcz ukraiński? Każde, każda, nie, tam każda zupa to jest barszcz. Okay. <noise> Poza rosołem, bo rosół to jest zupa. Znaczy, ale mają rosu. Tak, mają rosu i rosu się nazywa zupa. A każda inna zupa to jest barszcz. Okej. Okay. A jak, jak jesteś tam i jaka jest częstotliwość walk? Czy to się dzieje codziennie, czy raz w tygodniu? Nie ma znaczenia. To jest zależne, zależne od tego, gdzie jesteś. Zależne, gdzie jest. Zależne, gdzie jest. Jaki odcinek. Tak naprawdę tam się bezpośrednich starć, to tam nie ma też tak dużo. Jeżeli chcesz na przykład, no mogę ci powiedzieć na przykładzie mojej kompanii, że na wszystkich żołnierzy, którzy zostali ranni i zabici, tylko jeden u mnie dostał postrzał. Okej, okay. to bardzo mało. Tylko jeden, a wszyscy inni to są no... Ostrzały artyleryjskie, kasety, grady, U. Czyli takiej walki wręcz jest bardzo mało? To praktycznie nie ma tego. To jest, no mówię ci, no, oni równają całe miasta z Ziemią i zajmują nasze pozycje w momencie, w którym, w którym no, my je opuszczamy tak naprawdę, bo już nie ma co bronić tak naprawdę. Nie? No. Oni wchodzą, wchodzą w bezpośredni kontakt, na przykład jeżeli tam forsować chcieli ten Doniec Siewierski, przechodzić przez rzekę, to wtedy tam no bezpośrednio dostawali tam łupnia. Jeżeli tam faktycznie wprowadzali tam piechotę i czołgi gdzieś tam do miasta, ale to wtedy to po prostu oni takie straty mieli, że no, to i tak było bez sensu. I tak mieli tam, mówi się, że żeby zdobywać miasto trzeba mieć przewagę 10 do jednego, nie mieli tą przewagę, nie mieli nawet większą tą przewagę i nie, nie byli w stanie tych miast wziąć. Czyli aż tak dobrze Zosta można się obarować w mieście? Można, można, no, aczkolwiek, jeżeli faktycznie oni tego miasta nie niszczą, a później oni zrozumieli, że po prostu no, trzeba zniszczyć całe siękie miasto, i wtedy po prostu obrońcy po prostu. uciekają. Uciekają, po prostu się wycofają, no, bo nie ma co bronić już. Dlatego ten Mariupol pewnie tak no. wygląda. Tak. tak. No, Rubieżna i Sowietodoniecka wcale nie wyglądają lepiej niż Mariupol. Czyli trzy miasta są kompletnie zniszczone, czy więcej? Każda jedna wioska, która jest na styku. Każda jedna wioska, każde jedno miasto, przez które przetoczył się front, jego już nie ma. Do gołej ziemi to zostało wszystko zrównane. W, w Gostomelu, w Irpieniu i w Buczy 90% budynków przynajmniej nie ma jednego piętra. A w Kijowie wszystko ok. Ale strzelają rakietami. Ale strzelają rakietami, tak. Masakra, ciekawe co oni później będą z tym robili. W sensie, Nie, Ukraina no te, ma te, taką robotę przed sobą. Te, że te, koń... te, miasta, te miasta to albo zostawić te ruiny i wybudować nowe miasto obok, albo zetrzeć te ruiny, rozminować teren i wybudować od zera nowe miasto. Tam wiesz, my się tak. Tutaj nam jest takie bliskie, właśnie, obraz tam Warszawa 44 po powstaniu itd. i tak dalej. I, i, I odbudowanie. No to ja ci powiem, że tam, no jak Warszawa w 44, tam wygląda praktycznie. No, co drugie miasto, które, przez które przetoczył się front? Wysłałem ci tam te, te nasze filmiki, i, i tam sobie zobaczysz, jak tam wyglądają bezpośrednie okolice miejsc, gdzie my się znajdowaliśmy. To ja widziałem, zwróciłem uwagę, to bo jest, to by... jest mhm. po prostu, no, no tam nie ma budynku, który by nie dostał. No i to nie jest to, że my we wszystkich budynkach siedzimy i one w myśl prawa międzynarodowego stają się obiektami wojskowymi, po których można strzelać. Oni, oni wykurzają was po Oni prostu. po prostu niszczą artylerią całe kwartały, wszystkie domy. Jeżeli wchodzą do jakiegoś domu, to i tak tam wszystko niszczą i grabią. Zastanawiam się, co, co się później z tym stanie, ale chyba. Nie ma co się zastanawiać, po prostu będą próbowali to odbudować albo zostawiam to, tak? Oczywiście, nie. No oni są nastawieni już na to, że tam po, po wygranej to będzie wielki, wielki projekt, żeby to wszystko poodbudowywać, nie. No oni bardzo geopolitycznie zmieniają swoją swój kraj też, nie? Oni znaczy też tam się yy, bardzo mocno przykręcili w sprawę korupcji, bardzo mocno przykręcili tą sprawę z tą korupcją. Dwa pierwsze miesiące praktycznie nie było, bo tam. Nazwijmy to tak: bardzo wielu, co tam mocno brało, zostało rozpisanych na grupy dywersyjne, rozpoznawcze. Nie? Mhm. I ich już nie ma. Większość tych, co tam naprawdę robili duże dużo problemy, po prostu, aby uciekła za granicę, i ich już nikt nie wpuści z powrotem. Nie? No i wiesz, no ten sojusz z Polską, który też tutaj się wszemi wobec już tam jakby klaryfikuje. No, zobaczymy. Projekt Mierz, Mierzmoria, nie? tego Międzymorza, to jest tam też coraz częściej się o tym mówi, żeby tam jeszcze kraje przybałtyckie do tego podciągnąć. I ja nie wiem, zrobić nie wiem co, na, ten, co, na nie? czym polega ten projekt? No, to jest taki projekt geopolityczny, mający na celu właśnie po zrobienie takiego. Parasojuszu państw powiedzmy tych słowiańskich, od, tak, od morza takie... do morza, nie? czyli między morze, czyli od Bałtyku po Morze Czarne. Nie? Takie małe NATO między... Takie małe, między... takie małe, małe, bardziej małą Unię Europejską, państw środkowej Europy niż, niż, niż NATO, ale też pod względem militarnym. Nie? żeby tam stanowić jakąś tam ekonomicznie przeciwwagę przeciwko zachodniemu, zachodnim państwom Unii Europejskiej, a militarnie jakoś tam odgrodzić, że, Rosję. odgrodzić Rosję, no i też w oparciu na soj o sojusz z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Mhm. Czy jest coś, co uważasz, że trzeba powiedzieć, a ja Cię o to nie zapytałem? Może taki apel do, do tych wszystkich osób, które faktycznie nadal chcą pomagać i tak dalej. Z jednej strony bardzo ślicznie dziękuję w imieniu swoim i tych wszystkich chłopaków, którzy tam walczymy i tych wszystkich Ukraińców, który, do których ta pomoc trafia. Bo naprawdę, gdyby nie ta pomoc, to naprawdę byłoby tam bardzo ciężko. Nie? Tylko taka jedna uwaga: jeżeli chcecie już faktycznie coś konkretnego kupować. Sprawdźcie, czy faktycznie ten sprzęt, który kupujecie, on naprawdę spełnia wymogi do konkretnego rodzaju zadań. Tak? Dlatego, bardzo dużo sprzętu, który trafia, on jest, no, no, no nazwijmy to wprost to po prostu to są zabawki, a nie, a nie sprzęt. Tak? są do jakichś tam gier typu paintball, jakieś tam rzeczy i tak dalej, niestety... Bo te... w Polsce nie można kupić takiej prawdziwej balistycznej kamizelki, ani hełmu też nie mogłem kupić. Można, można kupić, to, to wszystko kwestia tego jak tam, jak tam producent tam dany, dany towar zarejestruje. Za, za tak. Tutaj jest ustawa o obrocie materiałami niebezpiecznymi, nie, nie materiałami niebezpiecznymi, ale działalnością koncesjonowaną. To działalność koncesjonowaną chodzi. Nie? Wyrobami, wyrobami na cele wojskowe i policyjne. Nie? I można to, można to kupić, ale tu na przykład rzecz też, się, że też chodzi o na przykład optykę. Tak? Jeżeli kupujemy optykę do... Jakieś tam gry typu Paintball czy Airsoft, tak? To mimo, że ta optyka jest fajna, bo jest tania, za jakieś tam 200 zł, no to niestety, mimo, że się na ten prawdziwy karabin dają zaczepić, zamontować, tak no to ta optyka fizycznie nie jest w stanie wytrzymać strzelania z takiego karabinu i Czyli po prostu się bardzo... No ona bardzo szybko się psuje, daje takiemu żołnierzowi fałszywe poczucie, że ma dobry sprzęt, a później się okazuje, że on nie jest w stanie nic z tym trafić, bo przy każdym strzale ta kropka w tym kolimatorze przeskakuje, bo te, bo te będy nie są w stanie utrzymać tej kropki w jednym miejscu, ze względu na to, jaki odrzut ma prawdziwa broń, tak? Więc mój apel taki, żeby, żeby jednak, jeżeli już zbieracie te pieniążki, to żeby kupić tego sprzętu mniej, nie, ale żeby skupić faktycznie sprzęt, który się naprawdę nadaje do, do, do tego typu roboty. Nie? I też chyba trzeba solidniej dobierać miejsca, gdzie się wpłaca pieniądze, bo już przed podcastem mówiliście, że jest dużo skamu, jeśli chodzi o to. Tak, tak, jest, jest dużo skamu. To też pewnie jest. Z tym też pewnie jest związane to, że coraz mniej ludzi się w ogóle interesuje tym, żeby finansowo wspomagać te, te różne inicjatywy. Nie? I, I tutaj na przykład no jest kwestia taka, że no bardzo trzeba uważać na to, komu się pieniądze wysyła. I że już fi fizycznie pieniądze, pieniądze wysyłamy, to żeby to była faktycznie tam no jakaś legalnie zarejestrowana organizacja, żeby to firmowała a nie tam jakiś iksiński po prostu zbiera sobie pieniążki, nie? ja na przykład zbieram, zbierałem na, na ten projekt, na ten projekt ewakuacji, i tam normalnie były, jeżeli to się robiło przez zrzutkę, no to tam trzeba było wszystko, wszystkie te kroki weryfikacji przejść i tak dalej, nie? ja tam, no. Poza, poza swoją osobowością, swoimi danymi, nie mam nic do ukrycia, można powiedzieć. A to, to też robię tylko ze względu na to, żeby mojej rodzinie tutaj nikt nie, nie, nie starał się po prostu robić krzywdy. I. No, najlepiej po, no, sprawdzać po prostu komu się to wysyła, jeżeli już chcemy coś kupić to też no tak jak powiedziałem albo przekazać to komuś kto wiemy i mamy sprawdzoną tą osobę, że on faktycznie zawozi to na front nie, albo no sami to bierzemy na siebie ryzyko i, i gdzieś to podwozimy tam bliżej nie? niż tam Lwów i Wołyn. Nie? bo tam to. Czyli wszystko, to jeszcze za blisko? To jest, to jest jeszcze za blisko. To, to tam, tam, tam utyka to wszystko. Nie? To dalej po prostu jest przechwytywane przez tam. Różne osoby i dalej, i dalej nie, nie idzie. Nie? To trzeba by gdzieś tam powiedzmy do różnych y, wolontariuszy. Na przykład mam taką grupę wolontariuszy w Dnieprze. Y, Którzy zajmują się dostarczaniem pomocy humanitarnej ekskluzywnie do sił zbrojnych. Nie? Zbierają tam właśnie i sprzęt, i, i jedzenie, jakieś tam dodatkowe rzeczy codziennej, tam potrzeby, i leki, i medyczne, tam medycyny taktyczne, różne rzeczy i oni to już później tam po potrzebach konkretnych jednostek, swoimi siłami, swoimi kierowcami, yy, którzy też ryzykują E, dowożą to bezpośrednio już do jednostek frontowych. Nie? Tam, tam jest fajna taka grupa, to też mogę przekazać e, jakiś tutaj kontakt na nich, jeżeli ktoś chciałby tam do nich coś powysyłać, nie? oni też bardzo chętnie przyjmą. Mają jakieś Instagrama, Facebooka? Tak, mają i Instagrama i Facebooka. Jak się nazywają? Tam, e, to jest e, wolonterski centrum Razem do Piermogi, Razem do Zwycięstwa nie? z Dniepru. Będziesz musiał mi to napisać. Tak, ja napiszę to... ci to wszystko wszystko ci to wrzucenie i linki również ten, również no ja też e, zaczynam zbierać e, pieniądze na, na nowy Batmobil, nie? bo niestety dwa pojazdy, które, które zakupiłem w marcu, przepadły. No niestety już przepadły w toku działań. No i niestety realia są takie, że jeżeli sobie samemu ktoś nawozu no, nie kupi, no to, no to może być kurde z tym problem, nie. A w tych rozwalonych miastach nie można sobie wziąć jakiegoś? Podziurawionego karabinowymi nie kulami, ma... czy, czy odłamkami? No, wiesz, nie? <noise> jest wybór, nie? Okay. No. Myślałem, tak że w da w się... połowie spalony, czy tylko koła spalone? Myślałem, no. że da się jakieś upolować. Nie, nie ma, nie ma, nie ma szans. Powiedz jeszcze jednym, że chcecie zapytać. Jak sobie przyjechałeś teraz do Warszawy mm -hmm. i przejechałeś stamtąd, to jak się mm -hmm. czujesz z tym wszystkim, że tutaj ludzie sobie normalnie żyją, wychodzą sobie na kawki, a tam się chłopaki napierdalają. Ja się cieszę z tego. Cieszę się. Czyli nie masz szans. Ja nie... się, tak, równie, równie, równie się cieszę, jeżeli ja na przykład jadę do. Ja jeździłem do Dniepru i widziałem, że tam wszystko jest ok. No, o, o tyle o ile no, w ostatnich dniach zaczęli tam silnie bombardować też rakietami, nie? ale, ale no, generalnie to każdego i każdego jednego żołnierza, który, z którym tam jeździłem, na no jakieś tam e, coś trzeba było załatwić, Gdzieś tam odchodziliśmy od tego frontu, jeździliśmy na przykład do proszę do Kijowa, i tam był już spokój, nie? i tam normalnie ludzie na ulicach, kafeszki i tak dalej, i tak dalej, no to. to... No, no my czuliśmy, że wiemy, że to jest, to jest właśnie to, dlaczego my tam jesteśmy. Okej, okay, to jest perspektywa, którą mi jest ciężko skumać. Ja ci no. powiedziałem, które zdjęcie było dla mnie najlepsze, no. ale to jest perspektywa gościa, który jest, wiesz, kompletnie wyjęty z tak, rzeczywistości. Dla, dla, nas, dla nas najważniejsze jest to, że te, że te rodziny tych, tych ludzi mogą tam, no, w większym lub mniejszym spokoju tam no, normalnie żyć. Żyć normalnie, o ile to jest tam, wiesz, z godziną policyjną i tym, że co jakiś czas jakaś tam rakieta jednak spada, no... O ile można w takich warunkach mieć normalne życie, pracę, wiesz, mieć możliwość wyjścia sobie ze znajomymi. Ale co jakiś tak czas dalej, spada nie? rakieta. Ale co jakiś czas spada rakieta. Jak jest. No. Czy ja mogę podać Twojego Instagrama? E, tutaj e, Jasne. E, możesz, możesz powiedzieć go podamy, podamy, wrzucimy linki, lepiej, bo to są, wiesz, to są... To ciężko są, powiedzieć, nie? To jest, to, się, to jest ciężko powiedzieć, a tam literować też to nie ma sensu, to po prostu sobie linki, linki sobie ludzie ściągną i dam do Instagrama tych, tych ewakuacji, dam teraz właśnie też no, ja jestem tylko kilka dni w, w kraju, więc tam ten Instagram, mój prywatny, powiedzmy, ten taki związany bardziej z tym, czym się teraz zajmuję, jeszcze nie funkcjonuje za dobrze, ale to wszystko ci tam. Ale można nie, się z nami skontaktować. Tak, można się ze mną skontaktować. Odpisuję tam w miarę regularnie. Jak nie odpisuję, to po prostu znaczy, że, że nie, nie mogę. Jestem zajęty troszeczkę. Akurat się chowasz I przed fosforem. No, albo coś tam innego. No. Um, czyli ludzie, linki znajdziecie w, pod tym podcastem, albo gdzieś na Spotify'u czy na YouTube. To możecie mm -hmm. sobie kliknąć albo skopiować mm -hmm. link i, i przejść na Instagrama. Mm -hmm. Także tyle ode mnie. Dzięki. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś i że powiedziałeś te wszystkie rzeczy. I nie spodziewałem się, że doprowadzisz mnie do momentu, gdzie nie będę wiedział, co powiedzieć, także. Mm. Ciekawe doświadczenie, jeśli można to tak określić. Ja się cieszę, że mnie zaprosiłeś. Nie? Proszę cieszę bardzo. Cieszę się, że mogę też powiedzieć parę słów o tym, jak to faktycznie wygląda, bo też bardzo dużo ludzi no, ma bardzo mylne pojęcie o tym, jak to wygląda. Nie? Jest bardzo dużo ludzi myśli, że już tego przekraczasz granicę i tam już wszystko wybucha, wszyscy strzelają i tak dalej. Skala tragedii jest niewyobrażalna. Tak i jest to naprawdę straszna wojna nastawiona typowo na wyniszczenie tego narodu. Nie? Ale no na chwilę obecną trzymamy się. Ja im w jakiś tam sposób pomagam. Uważam, że dobrze robię swoją robotę. Oni też no, doceniają to, że ja tam jestem z nimi. No i zobaczymy. Będziemy, będziemy w kontakcie i będziemy tam dalej działać i zobaczymy, do czego to wszystko doprowadzi. Chętnie się spotkamy jeszcze raz za jakiś czas. Jasne. Przyjmę, przyjadę, pogadamy. Trzymam kciuki. Trzeba. Trzymaj się. Na razie. Dzięki. Cześć.